Zdrowie mu udane po przerwie. W trzecim punkcie porządku obrad jest informacja burmistrza Sakasi w sprawie podjęcia i stopnia zaawansowania działań zmierzających do rozwiązania problemu funkcjonowania Zalewu Kazińskiego przed rozpoczęciem sezonu wędkarsko-letniego. Bardzo proszę, rozumiem, że pan burmistrz Dżuga przedstawi informację ze strony magistratu. Proszę bardzo. W grudniu 2009 roku firma Wizjer, która zarządzała zalewem, zgłosiła uszkodzenie skalpu opałowania od ulicy Nadstawnej. Było to pismo datowane 15 grudnia 2009 roku. Stwierdzono odsunięcie skalpu od powierzchni oraz płyt anodowy stanowiących umocnienie rowu opaskowego. Jako przyczynę uszkodzeń przyjęto źródliska występujące w tej części zalewu. Kolejne uszkodzenie skarpy zlokalizowano około 100 metrów od pierwszego, zgłoszono w kwietniu 2010 roku. Było to pismo 22 kwietnia 2010 roku. Jako przyczynę zasugerowano również występowanie źródlisk. W maju 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta, firmy Wizjer oraz firmy Wiktorej, projektantom rowerów. Po tym spotkaniu w terenie ustalono dalsze działania. Były to konieczność wykonania otworów w linie dnie i na skarpach rowu paskowego, wykonanie punktów pomiarowych w formie paników oraz prowadzenie pomiarów zmianowych gości, założenie piezometrów i obserwację poziomu wody gruntowej. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności miało się odbyć spotkanie konsultingowe w sprawie konsultacyjne w sprawie zabezpieczenia skarpy. Nie podjęto jednak działań w celu oceny zagrożenia stateczności skarpy odwołania oraz sposobu jej zabezpieczenia. W dniu 29 maja 2012 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę utrzymania obiektów. Z tej kontroli powstał protokół numer 4/2012. Między innymi w protokole tym stwierdzono uszkodzenia skarpu od powierzchni zbiornika na wydolności około 50 metrów, polegające na wybrzuszeniu powierzchni skarpy i wypchnięciu z powierzchni skarpy płyt betonowych hazardowych, a na długości około 5 metrów ich przewrócenie. W wyniku kontroli Urząd Miasta otrzymał pismo od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego datowane 8 czerwca 2012 roku, nakazujące wykonanie 5 drobnych zaleceń pokontrolnych, które dotyczyły wykoszenia roślinności, uzupełnienia łaty wodowskazowej, uzupełnienia upoważnienia do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego, uzupełnienie wpisów w dokumentacji i nakazano poddać obiekt okresowej rocznej kontroli stanu technicznego. W dniu 27 czerwca 2012 roku wojewódzki inspektor przesłał do Urzędu Miasta pismo nakazujące wykonanie ekspertyzy do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Urząd Miasta taką ekspertyzę wykonał i zapłacił za nią około 68 tysięcy złotych. Wykonawcą ekspertyzy była firma Geoteko z Warszawy. Następnie pismem dnia 23 października 2012 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował Urząd Miasta o tym, że zostało wszczęte postępowania administracyjne z urzędu w sprawie
nieodpowiedniego stanu technicznego skarb powierzchni w kilometrze 0+450 do 0+500 zbiornika rekreacyjnego w Kraśniku, mogące zagrażać bezpieczeństwu wyżej wymienionego zbiornika. Pismem dnia 7 listopada 2012 roku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym skarbu odpowietrznym w terminie do 31 maja 2013 roku w sposób określony we wnioskach i zaleceniach wspomnianej przeze mnie ekspertyzy dotyczącej tych uszkodzeń skarbu. Po otrzymaniu takiego zalecenia zorganizowaliśmy spotkanie, pierwsze odbyło się 19 listopada 2012 roku w Urzędzie Miasta, w którym oprócz Urzędu Miasta i Burmistrza wzięli udział konsorcjum budowlane, które budowało zalew, czyli firma Wodbud i przedsiębiorstwo budowlane usługowe Ekomer, projektant, czyli firma Bipromer, i pan Janusz Stasiów, inżynier nadzoru budowlanego. Na tym spotkaniu były pewne ustalenia i drugie spotkanie odbyło się za tydzień, bodajże 26 listopada, na którym konsorcjum budowlane zobowiązało się do naprawy tego uszkodzenia, a firma Bipromer do przygotowania opracowania projektu reparacji skarpy do końca grudnia. Taki projekt reparacji skarpy firma Bipromer nam przesłała na początku stycznia, bodajże 7 stycznia, i my niezwłocznie przekazaliśmy to do Wojewódzkiego Urzędu, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o opinię, czy możemy tak reparować. W międzyczasie po spotkaniu konsorcjum budowlanym, projektantem, inżynierem nadzoru zorganizowaliśmy spotkanie z wędkarzami, nie pamiętam, którym ono było dniu, nad zalewem, gdzie poinformowaliśmy o zaistniałej sytuacji. W dniu 5 marca wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, to pismo było datowane z tego dnia, poinformował Urząd Miejski, że w jego ocenie przedstawione w projekcie rozwiązania techniczne naprawy skarpy odpowietrznej opałowania, nie jest zgodne ze sposobem naprawy wyżej wymienionej skarpy określonym we wnioskach i zaleceniach ekspertyzy. I stwierdził, że zaproponowane rozwiązania będą skutkowały nieusunięciem stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym. Po otrzymaniu takiej informacji zorganizowaliśmy m.in. spotkanie z wędkarzami, gdzie poinformowaliśmy ich o tym fakcie. W odpowiedzi na to zarząd lubelski PZW skontaktował się z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego w celu zmiany jego decyzji i wystosował odpowiednie pismo do inspektora w celu rozważenia możliwości remontu skarpy bez całkowitego spuszczenia wody ze zbiornika, między innymi. Tu chodziło otrzymanie pismo datowane 5 kwietnia, w którym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że nie ma merytorycznych podstaw uzasadnionych ekspertyzą do zaakceptowania wniesionych przez PZW prośby o dopuszczenie remontu skarpy w sposób inny niż wskazany w ekspertyzie, czyli bez całkowitego spuszczania wody ze zbiornika. Takie jest stanowisko wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Z tego co wiem, to chyba w piątek odbyło się spotkanie firmy Bipromer i firmy Wodbud z burmistrzem, na którym ustalono dalszy tok postępowania w celu
podjęcia próby zmiany decyzji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jakie będą efekty, dowiemy się w najbliższym czasie, ale na dzień dzisiejszy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, już nawet główny inspektor nadzoru budowlanego, bo już się oparło o głównego inspektora nadzoru budowlanego, podtrzymuje stanowisko konieczności reparacji skarpy według wniosków i zaleceń ekspertyzy i ma się to odbyć przy spuszczonym zbiorniku. Taka decyzja niesie za sobą konieczność odłowienia ryby, przemieszczenia jej w inne miejsce i wykonania naprawy na tym spuszczonym zbiorniku. Ta decyzja wojewódzkiego inspektora jest decyzją nakazową, do której Urząd Miasta musi się dostosować i musimy ją wykonać. Jeżeli tego nie zrobimy, będzie się to wiązało z pewnymi konsekwencjami, które poniesiemy. To tyle mam w kwestii tej krótkiej informacji na temat historii uszkodzeń skarpy i działań podjętych przez Urząd Miasta Kraśnika. Dziękuję za te pytania. A tutaj Państwo macie w tle takie zdjęcia, jak co się stało w Zakwitowie, jak tam grobla została przerwana, jaka tam była mała katastrofa. Tam na szczęście rzeka jest blisko, taka jest szanna, dość duża rzeka, tam sekta grobla przy Jadzie i na szczęście tam cała woda poszła na stadion. Ten zalew Zakwitowy jest dużo mniejszy, on ma chyba ze 13 hektarów tylko. U nas, gdyby coś się stało, cała woda poszła w dolinę rzeki Kleźnicy, myślę, że katastrofa byłaby dużo większa. Z tego co wiedzą Państwo, to niedaleko w odległości chyba 800 metrów czy 600 KPZ, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które ma lagunę zlokalizowaną nad rzeką Wyżnicą, gdzie tam te wszystkie odpady od 20 lat są gromadzone w jednym miejscu. To jeżeli by się odpukać, mogłoby być wtedy katastrofa. Tak naprawdę to nie ma jeszcze tych analiz, co by się stało, gdyby się stało. Ja mam nadzieję, że się nic nie stanie. Nie jestem takim czarnowidzem jak tutaj, ale zalecenia wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego są dla nas wiążące i musimy się do nich stosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmniejsze, ale tak przyglądałem się, zdjęcie się zastanawiałem, gdzie ja jestem w ogóle. Cel pan, że tak powiem, no, czarny w górę, w tym momencie. Proszę bardzo, pan radny Mateusz Szonka. Wysoka Rado, są media, transmitują sesję. Właśnie cały czas siedzę, burmistrz mówi o Kraśnickim Zalewie, bo po to żeśmy się tu dzisiaj zebrali, żeby na ten temat pomówić. A na ekranie widzę, rozerwano groble, katastrofa. Myślę sobie, kiedy to było? Nic nie słyszałem. Skąd to się wzięło? W którym to miejscu? I to jest właśnie merytoryczne argumentowanie swoich słów. To jest zwykła propaganda. Tworzenie jakiegoś wrażenia. To po co to? Pokazywać nam z Zakwitowa. Ja chcę powiedzieć, że wysoka rado, że burmistrz nam wreszcie dał tę ekspertyzę, za którą zapłacił kupę szmalu. I punkcie szósty. Podsumowanie, wnioski i zalecenia. W drugim punkcie pisze tak. Wyniki obliczeń filtracji stateczności wskazują, że na skutek i tak dalej. Ale ostatnie zdanie. Stateczność ogólna została zachowana. Na to wskazują wyniki obliczeń oraz wyniki pomiarów geodezyjnych. Nie zaobserwowano osiadania korony zapory. W następnym punkcie czwartym zaczyna się o tym, że prawdopodobnie wystąpiły także błędy nie tylko na etapie projektowania, ale wykonawstwa. A później się pisze na zaobserwowanym, natomiast nie zaobserwowano natomiast na analizowanym odcinku znaczących osiadań
koronie obwałowania. Punkt piąty. Obwałowanie na tym odcinku mogą być eksploatowane przy obniżonej rzędnej tętnienia wody w zbiorniku, jak obecnie odkształcenia i deformacje skarb rowu i zapory ustabilizowały się i nie obserwuje się dalszych zmian. Z tejże analizy nic nie wskazuje, jak się ją normalnie czyta, że groziła jakaś straszliwa katastrofa w Kraśniku, że ten głowanie zostanie przerwane i nam zaleje oczyszczalnie i coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze. Nawet z tej analizy, z tej ekspertyzy nic takiego nie wynika i wszyscy, którzy się na tym znają, twierdzą, że nie było żadnego zagrożenia katastrofy, wystąpiły błędy, które ewidentnie trzeba naprawić. Szczęście dla miasta jest takie, że firmy i na etapie projektowania popełniły poważny błąd i na etapie wykonawstwa zdeklarowały, że to zrobią za darmo, bo o tym informował burmistrz. Więc tym, że trzeba to zrobić bez szkody dla kogokolwiek. I trzeba wykorzystać ku temu wszystkie istniejące możliwości. Z tego, co ja się orientowałem, bo problem zrobił się istotny dla wielu ludzi i tam odpoczywających, a przede wszystkim wędkarzy, absolutnie nie ma konieczności, żeby spuszczać całą wodę dla wykonania tych prac, które zabezpieczą na zawsze ten zalew na odcinku 0450-0500. Tak twierdzą wykonawcy, fachowcy. Oczywiście, że decyzja dla urzędu jest ważna nadzoru wojewódzkiego, ale z nią trzeba powalczyć, przedstawić inne ekspertyzy fachowców. Może się pan inspektor wojewódzki da przekonać, że jeśli fachowcy potwierdzą, że wody nie spuszczają, zabezpieczą absolutnie na zawsze tą część obwałowania, no to byśmy byli w tym miejscu, o które nam wszystkim chodzi, żeby zalew był bezpieczny, żeby wędkarze łowili ryby, a społeczeństwo odpoczywało. Dziękuję bardzo. Pan radny Rzymsiak. Panie Przewodniczący, trzeba powiedzieć, że ta ekspertyza jest rzeczowa, merytorycznie dobrze przygotowana. Wiemy, jakie są ustępki i tu nie podlega wątpliwości. Ja też uważam, że technika zależy mi od jakie tak nowy stan takiej. Proszę nie przeszkadzać. Miasto, że to wyłączy, no bo to druga z takich nam przed oczami gadam o Kraśniku. Mogę panie przewodniczący, czy mówiliśmy tylko o wyłączeniu rady? To stwarza inny obraz, proszę państwa. No. To nie dotyczy zawodu Kraśnickiego. Proszę bardzo. Więc uważam, że ta ekspertyza jest przedstawia fakty, które się dokonały nad naszym zbiornikiem retencyjnym, jak to mówi zalewem, będzie nad zalewem. Trzeba dokonać tych poprawek i usterek, tylko w swojej wypowiedzi, ja popieram tutaj pana Dusza w tej wypowiedzi, ale zapomniał albo nie doczytał do końca. Jak pan doczyta do końca, to w punkcie szóstym tych wniosków, tam pisze tak, roboty remontowe powinny być wykonane przy opróżnionym zbiorniku. I niech się wypowie, niech się wypowiedzą, ale nie szukajmy fachowców wśród nas, panie Duszu, bo za chwilę tak będzie, że będziemy szukać fachowców wśród nas. Tylko niech się wypowiedzą fachowcy, nie wiem, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i po prostu dobrze te firmy co robić. I zakończmy tą dyskusję, bo tu nie ma o czym dyskutować, proszę państwa. Zalew ma służyć mieszkańcom. Wszystkim mieszkańcom. I on służy. Do tej pory służył. Jest usterka. Są firmy, które biją się w grudzi i chcą to zrobić. No to myślę, że nie powinniśmy dyskutować, powiedzieć tak. Natomiast
czy należy spuszczać wodę, czy nie, w jakim stopniu, no to ja nie biorę tej odpowiedzialności i nie radzę nikomu po prostu z nas tu śmiertelników, żebyśmy taką decyzję podejmowali, bo to jest za poważna sprawa. Bo temat może wrócić za 3 lata. I nie ma co śmieszać tego, proszę Państwa, tego, co przed chwilą było pokazane na monitorze, bo to nie jest śmieszne, jeżeli zaraz popłyną. Ja myślę, że za parę lat mogłoby tak się zdarzyć, oby nie. Więc myślę, że trzeba zapobiegać pewnym sytuacjom, a nie oczekiwać i nieść. O nie, to nie za nas. No tak, nie za tej kadencji, może za następne i tam sobie poradzą. No bądźmy gospodarni w tym, co jest i dmuchajmy na zimno. Natomiast fachowca pozostawmy temat tej decyzji. Czy należy spuszczać wodę, czy nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kapiwa. Szanowni Państwo, ja oczywiście ekspertem nie jestem i za wtedy to przedstawiono nam ciężko jest polemizować. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że myślę, że ten temat został w pewien sposób nadmiernie przedstawiony i, że tak powiem, popularnie wyolbrzymiony. Z tego, co wędkarzy mnie osobiście nawet informowali, rozmawiali z wykonawcą tego zalewu, który stwierdził, że koszt osunięcia tych usterek zamknie się w 4000 zł, że tam dosłownie chodzi o 2 dni pracy koparką na usunięcie tej istniejącej geozłupniny i na zastosowaniu drenażu. Tak wypowiadał się wykonawca. Czyli po pierwsze koszty to nie są jakieś bardzo duże. Ale my oto wykonujemy ekspertyzę za 68 tysięcy złotych. Ja, proszę Państwa, widziałem różne dokumenty ekspertyzy, też widziałem, ta ekspertyza jest bardzo lakoniczna. Być może, że jeszcze my nie mamy tutaj załączników, być może, że w tych załącznikach jakieś ciekawsze rzeczy są, ale myślę, że to są bardzo duże pieniądze za tak lakoniczną ekspertyzę, która w jednym zdaniu na samym końcu mówi, że roboty remontowe powinny być wykonane przy opróżnionym zbiorniku. Tu nie chodzi, to nie jest taki typowy zbiornik, tylko chodzi o to, że tam są ryby, gdzie przy opuszczonym zbiorniku całkowicie zniszczy się florę, faunę, która dojrzewała, dorastała przez lat 6 i trzeba będzie następne 6 lat czekać, żeby to wszystko odrosło i wróciło do stanu pierwotnego. Więc tu jest problem. Proszę Państwa, również wiem z doświadczenia, że to nie jest tak, że zlecam ekspertyzę za tyle tysięcy złotych i nie mam żadnego wpływu na to. Bo czy w zleceniu pisało w tej ekspertyzie, że zastosować taki model, powiedzmy, wykonania tych robót, bo w dzisiejszych czasach to przy robotach budowlanych ktoś powiedział, że wszystko można i z niej tylko problem nakładów finansowych, ale trzeba w zleceniu było napisać, nie wiem jak to zlecenie wyglądało, i upierać się, że roboty mają być tak przeprowadzone, żeby nie spuszczać wody z zalewu. Nie możemy w tej chwili wziąć tej ekspertyzy do ręki i podpisać się całkowicie pod tym, bo jakaś firma, być może dobra, być może zła, nie wiem tego, za 68 tysięcy napisała spuśćcie wodę. I my mamy wszyscy się pod tym podpisywać i dla 36 tysięcy mieszkańców spuszczamy wodę, bo firma z Warszawy tak sobie to orzekła. Myślę, że nie tędy droga i podstawą postaw tej naszej dyskusji to jest to, że musimy stać na tym stanowisku. No, oczywiście te roboty trzeba wykonać, nie wiem w jakim zakresie, ale zadaniem priorytetowym to ma być pozostawienie tej wody i umożliwienie tym rybom, powiedzmy, przeżycie. Poza tym sam projektant, ten firma Bipromer, również stwierdza, że nie ma takiej potrzeby spuszczania wody. No to skoro projektant, który zaprojektował ten zbiornik, mówi, że nie ma takiej potrzeby, wykonawca mówi, że nie ma takiej potrzeby, no to trzeba się upierać przy tym, żeby tej wody, proszę Państwa, nie spuszczać. Na tym źródniku te zdjęcia, no ja się zastanawiałem, co to są za zdjęcia, ale ja wolałbym, żeby na przykład pokazany był przekrój tego zalewu, bo z tego, co ja się dowiedziałem, również od wędkarzy, jest tam wykonana tak zwana półka brzegowa,
gdzieś do około 30 metrów od brzegu. Także opuszczenie tej wody w granicach tej półki będzie zabezpieczało, że nie będzie przesiąków do tego w tych miejscach, powiedzmy, bliżej walu. I tak to orzekają wykonawcy, ludzie, którzy mniej więcej na tym się wszystkim znają. W związku z tym nie możemy do porządku dziennego przejść na tym, że mamy ekspertyzę za 68 tysięcy złotych, godzimy się z tym całkowicie, niech woda się spuszcza z zalewu i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedmówiłem głos panu Kamińskiemu, który wyjaśnił temat. Ja bym chciał państwu wystawić się jako załącznik do porządku. Zostały przeze mnie okrojone do części opisowej. Z uwagi na to, że pozostały wykresy i analizy geologiczne, to bym tak wyszedł do dnia do wniosku, że nie można stać się fachowcem w ciągu dwóch dni, kiedy ludzie studiują to latami. Także to były z mojej strony tej decyzja. Dla nas jest ważne, żeby była ta część opisowa. Natomiast dla mnie rzeczą ważną jest, czy jeżeli projektant tego obiektu uzyskał wszelkie akceptacje, zgody, jeżeli nie nastąpiło naruszenie prawa budowlanego i środowiska, czyli tamten projekt był zgodny, to normalną rzeczą jest w sytuacji takiej, kiedy stwierdzamy, że nastąpiło gdzieś w jakimś stopniu naruszenie czy w wykonawstwie czy w projekcie, to ten projekt tam jest z tego co wiem zobowiązany do przedstawienia projektu, w oparciu o który będzie przeprowadzona naprawa tego zjawiska, które wystąpiło. I to dla nas jest ważące, żeby powstał projekt, który będzie rozwiązywał sposób usunięcia tej usterki. Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jest decyzją wskazującą, natomiast nie jest ostateczną. Przedstawienie, przepraszam bardzo, ale z tego co wiem, jeżeli przedstawiony projekt nie narusza prawa i wypełnia obowiązek usunięcia tego zagrożenia, to nie sądzę, żeby tutaj Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie dokonał modyfikacji swojej decyzji. Ja wiem, że jest to decyzja nakazowa, ale to jest proces taki, kiedy można jeszcze zabezpieczyć. Przepraszam bardzo, pan Kalinowski prosił o udzielenie głosu. Chciałem powiedzieć, dlaczego pan ekspertyza zakosztuje 68 tysięcy. Poszukiwałem informacji tej ekspertyzy około miesiąca. Żadna firma lubelska tutaj okolicy chciała wykonać tej ekspertyzy. Dopiero praktycznie po miesiącu czasu otrzymałem namiary właśnie na tego oko, które zgodziło się wykonać tę ekspertyzę. Co do tego kontrolerów, że tutaj nie ma żadnych przesłanek na to, żeby powiedzieć teraz kody budowlanej. W punkcie 5 wypuszczonym tutaj jest napisane, że ocenia się stan zależnie jako mówiący bezpieczeństwo. Mówiący. Dokładnie, ale żadna ekspertyza, żaden ekspert nie powie, że jednoznacznie nie wypowie się nigdy w ten sposób. To jest język ekspercki, jeżeli ktoś zna jakiekolwiek ekspertyzy, więc wie, że nie ma tam nigdy pewnych. I kolejna rzecz, bo pan mi odpowiedział, że obóz i promy zgodzili się naprawić to za 4000 zł. Być może taka kwota padła, więc odnoszę się do tego. Z tego, co widział, może również zdaniu Wojewódzki Inspektor Budowlany odrzucił ten projekt. Ten projekt był niezgodny z ekspertyzą. Nie możemy dyskutować o tym temacie. Czyli projekt jest? Projekt jest. Projekt Bitrogen zrobił. Natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ten projekt odrzucił jako niezgodny z założeniami ekspertyzy. Tutaj nie możemy dyskutować. Ale można naprawiać projekt i projekt oczywiście zrobimy się ten projekt 16 stycznia naprawy w Zakładzie Wyszyńskiego z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 5 marca odpowiedziano nam, że ten projekt jest nieakceptowany. Żadnych zaleceń nie było. Zalecenie było, że jest niezgodny i nie usunie usterki. Tylko ty, jak otrzymałeś taką odpowiedź, trzeba stworzyć nowy projekt, który będzie zgodny, a zgodny projekt polega na tym, że trzeba tam na dzień dzisiejszy, to co robimy każdy, trzeba grobę rozebrać i w tym miejscu po prostu zmienić drenaż
z nimi Białobłókinę, który wyobrażał sobie naprawy czegoś takiego przy napełnionym zbiorniku. Nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, że nie stanie się to ważne, co stało się z Epikowy. A powiem tak, że zdjęcie z Epikowa poniekąd dlatego, że to uszczęśliwiło ta katastrofa, która odbyła się, którą wydarzyła się z Epikowy, uszczęśliwiło stanowisko wojewódzkiego instruktora zorganizowanego. Powiedziała nam wprost, że jest tak, a nie inaczej, ponieważ zadziały się pewne rzeczy w okolicy. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszczak. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za to, że udostępnił nam takie właśnie materiały. Uważam, że one są bardzo rzeczowe, konkretne, zawierają zarówno wyniki badań, jak i diagnozę i zalecenia, w bardzo krótki, rzeczowy sposób. I tutaj sytuacja jest, wydaje się, oczywista, że po prostu należy przeprowadzić naprawę tej grobli przy spuszczonym zbiorniku wodnym. Taka jest ekspertyza. Ponieważ w przeciwnym razie grozi to katastrofą budowlaną. Jeszcze jest taka sytuacja, mówiliśmy tutaj, że pewne zdanie dopuszcza funkcjonowanie tego zbiornika przy obniżonym lustrze wody. Tak, jednakże pamiętajmy o tym, że podstawową tego funkcją tego zbiornika jest retencja. Jest to zbiornik retencyjny, który jest wybudowany po to, żeby przyjąć nadmiar wody po deszczach, ulewach z rzeki Wyżnicy. Jeśli to lustro wody i ta będzie obniżone, wówczas absolutnie nie będzie takiej możliwości. I to będzie to jeszcze bardziej na osłabienie tejże drogi. Jeszcze chciałbym się odnieść do tej ekspertyzy, bo ona mówi jasno, że podczas budowy mogło dojść do błędów budowlanych, do wykorzystywania niewłaściwych materiałów oraz do budowania tego zbiornika niezgodnie z projektem. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Jedną z przyczyn dostawowych jest to, że ta droga, tam gdzie istnieje przeciek, została zbudowana prawdopodobnie na starej drogi, a nie doszło do usunięcia jej i budowy o podstaw. Ta ekspertyza mówi, że użyto prawdopodobnie niewłaściwych materiałów, że popełniono błędy i zrobiono to niewłaściwie z projektem. I że jedynym możliwą korektą jest gruntowna naprawa tego przy spuszczonym zbiorniku. I to nie jest tak, panie Piotrze, że to nam mówią eksperci i musimy do ekspertów odnieść, że ten zbiornik musi być opróżniony. To nam mówi nadzór budowlany, z którym decyzja i dyskusja wydaje się być bezpodstawna, ponieważ jest to stanowcze stanowisko. Poza tym nadzór budowlany odnosi się, wskazuje metody naprawy i korekty tej sytuacji tak, jak wskazuje to firma i eksperci z firmy Geoteko, którzy przeprowadzali analizy, badania i tak dalej. Także tutaj wydaje się cały dramatyzm tej sytuacji i ja ubolewam nad tym, nie powinno się do tego dojść. Jestem i współczuję bardzo, przede wszystkim tutaj wędkarzom. Wydaje mi się, że działania, które są możliwe, to są działania, aby zredukować te koszty, przede wszystkim w cudzysłowie koszty, przede wszystkim zredukować to, może być ubytek w drugostanie, że rzeczywiście może dojść do zaburzenia pewnej gospodarki ekologicznej tam na terenie tego zbiornika. Wydaje mi się, że potrzebne, jeśli dojdzie do takiego gruntownego remontu, potrzebne tutaj będą ze strony miasta, ze strony rady miasta, działania, które właśnie zredukują te straty i które pomogą odnowić zasoby wypostanu tam, które są. To jest jedyne możliwe na dzień dzisiejszy, tak mi się wydaje. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marzydakta. Szanowni Państwo, na wstępie to tak. Jestem Kraśniczaninem i dla mnie
mamy zalew, nie zbiornik retencyjny. Cieszę się z tego zalewu, że go mamy. Połączył ładnie oba kreśniki. Jest to teraz ładne miejsce w porównaniu do tego, co było wcześniej. Także tutaj druga sprawa. To, co już prezentowane tutaj było, to czysta propaganda. Ten zaklików, jeśli ktoś choć minimum ma wiedzy, został wykonany w zupełnie innej technologii niż nasz zalew. To nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o rozmiary prezentowanych grobli, to już w ogóle na nim się nie wypowiada. Pamiętajmy jeszcze, że naprawa dotyczy zewnętrznej strony, tej napowietrznej strony, na dole tam przy tym cieku drenażowym, gdzie jest drenaż. Interesowałem się tematem i powiem szczerze, dla mnie wydaje mi się, że to w ogóle nie stanowi problemu reperowanie z tej strony. Pisając wykonawcę, też takie zapewnienie otrzymałem. Natomiast ciekawa sytuacja jest inna. Jeżeli ja jestem inwestorem i jeżeli coś się wydarzyło, to rozumiem, że kontaktuję się z projektantem. Projektant działa na moje zlecenie. Z tego, co tutaj pan wiceburmistrz mówił, chcą to zrobić nieodpłatnie, zarówno projektant, jak i wykonawca. Więc powinny być zmierzenia wszystkie w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Było to obserwowanie i tak dalej. Natomiast kolejność dla mnie jest dziwna, bo jeśli dobrze sobie wynotowałem, co pan wiceburmistrz mówił, to ekspertyza była przed tym, kiedy projektanci się zajęli tematem. Mam 7 stycznia, tu jest pierwsze moje pytanie, czy ekspertyza była wykonana przed tym, zanim zwrócono się do projektantów. Druga sprawa jest, 7 stycznia mam zapisane, że ten projekt dotarł do miasta. 16 stycznia miasto przekazało do nadzoru i nadzór od 16 stycznia do 5 marca, pamiętajmy o katastrofie, zalewa nam Kraśnik, sprawa biegnie bardzo szybko. 5 marca dowiadujemy się, że jest całkowicie projekt nieakceptowalny. Pytanie w takim razie dalej, bo rozumiem, że chcemy usunąć tą tragedię. W takim razie pytanie dalej, 5 marca, dzisiaj mamy 24 kwietnia, czy nowy projekt został przedstawiony do nadzoru? Czy w ogóle coś zrobiono w tej sprawie? Druga sprawa, wydaje mi się, że kolejność jest właściwa taka, przygotowuje projekt i to, co mówił radny i pan. Wtedy, jeśli mam jakieś problemy, zlecam ekspertyzę, czy ja nie mogę tego zrobić w jakiś taki bardziej mi pasujący sposób. Tutaj o wodzie, jeśli mówimy, to ja się mam pytanie, czy wy państwo w ogóle wiecie, ile byśmy spuszczali miesięcy tą wodę. Nie wydaje mi się, że w ciągu miesiąca ją spuścimy. Druga sprawa, straszenie, takie jest stanowisko. Musimy spuścić wodę do samego końca, w momencie, kiedy nasz zbiornik stał się najbardziej atrakcyjny. Powinniśmy wszystkie wysiłki skierować w tę stronę, żeby utrzymać to, co teraz się dzieje w zalewie. Dlaczego? Początek zalewu, walka z glonami. Wszyscyśmy zapomnieli już. Były osoby, które mówiły, ten zbiornik nie powinien być, bo tam nigdy nic nie będzie, będą glony. Proszę państwa, glony w żyznym zbiorniku, w świeżej, ruszonej ziemi, one będą. Teraz mamy jakąś taką najatrakcyjniejszy czas funkcjonowania zbiornika. I my chcemy to po prostu puścić sobie. Także tu jest, trzeba by się było mocno zastanowić. No, nie robimy nic w tym kierunku. No Tomek przed chwilą teraz mówi bardzo, że nie chcemy. Mówi, że trzeba się z tym godzić i tak dalej. Ja mówię, że się nie godzę. I tyle. Ja mówię, że się nie godzę na coś takiego. Jest to... Ja w przeciwieństwie do państwa mam problem. Wiem, co się z grubami dzieje. Także jakie zabiegi, ile pracy wymagają, to nie są tylko źródliska, nie jest tymczasowe przenikanie wody. Czasami wystarczy jedno małe zwierzę, może tyle narobić, że człowiek z nim zdaje sprawę. Natomiast chciałbym jeszcze spytać w takim razie dokładnie o tą drogę, jak to miasto działało, bo to mnie interesuje po kolei daty, żeby mógł sobie wynotować tutaj. Dziękuję. Proszę bardzo, dla głosu pana Kominowskiego. Ja się działam. 15 maja 2012 roku mieliśmy spotkanie z projektantem i z wykonawcą, z którym jest protokół, w którym projektant zgodziliśmy z projektantem, że dla podniesienia bezpieczeństwa opuścimy poziom wody o pół metra.
Czyli tutaj już zadziało się z naszej strony coś, o czym Pan mówił, było. O czym 29 maja pojawił się na naszym zgromadzeniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który tak już chronologicznie, który 26 czerwca nakazał na wykonanie stosownej ekspertyzy odnośnie stanu wałów i 5-letniej ekspertyzy dotyczącej utrzymania zbiornika. To jest list Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 27 czerwca. Tak jakby trwało to, ekspertyza była nakazana, nie wykonanie było nakazane 31 sierpnia. Geoteko wystosowało pismo, że z przyczyn obiektywnych potrzebują troszkę więcej czasu. Ekspertyza pojawiła się w połowie września, została przedstawiona Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i utknęła tam na półtora miesiąca. 7 listopada otrzymaliśmy decyzję odnośnie sposobu naprawy i ustosunkowaliśmy tej ekspertyzy. Więc tutaj chronologia jest jak najbardziej zachowana. Po czym złożyliśmy odwołanie tej decyzji do Głównego Inspektora Zabudowanego. Główny Inspektor Zabudowanego podtrzymał decyzję Głównego Inspektora Zabudowanego. Jest to pismo z 4 stycznia. 16 stycznia przekazałem projekt naprawy przedstawiony przed Gromem, który pismem z 5 marca Wojewódzki Inspektor Zabudowanego odrzucił. 13 marca spotkaliśmy się z wnioskodawcami, których poinformowaliśmy o tym, co się dzieje na zalewie, że projekt został odrzucony, że pewne rzeczy są już tak jak gdyby poza mocą prawną działania Urzędu Miejskiego. Po prostu są to decyzje nakazowe, które musimy stosować. Po czym kontaktowałem się z panem Szmagalim telefonicznie, wysyłałem maila. Pan Szmagal twierdzi, że ten mail być może wpadł do spamu, nie odezwał się do mnie odnośnie tego projektu. I na dzień dzisiejszy generalnie cały czas na zalewie była pokrywa lodowa. Do połowy kwietnia mieliśmy pokrywę lodową, więc jakiekolwiek mówienie o spuszczaniu wody w tym okresie było czystą abstrakcją. Mogliśmy o tym mówić, rozmawiać. Nie było to możliwe technicznie, więc temat spuszczenia wody pojawił się de facto tydzień, półtora tygodnia temu. Także jak pan Mariusz zauważył słusznie, spuszczenie wody to nie będzie okres tygodnia, półtora tygodnia, tylko będzie to okres przynajmniej ponad miesiąc. Więc w tym czasie, jeżeli projektant pokaże dobrą wolę, można ten projekt wykonać i przedstawić do akceptacji nie nam, tylko inspektorowi zabudowanego, który, jeszcze raz powtarzam, musi zaakceptować, musi nowy projekt. Ten projekt musi być zgodny z tym, co napisał ekspert. My naprawdę nie dyskutujmy, nie jesteśmy fachowcami, nie dyskutujmy w sprawach ekspertów. Oni się wypowiedzieli jednoznacznie, nie nam to oceniać. Mam tu bardzo ważną informację, że jeżeli powstanie nowy projekt, nowe rozwiązanie usunięcia tego, to można przedstawić do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru z opinią, czy ten projekt może być zastosowany. Tak, właśnie o to chodzi. W kolejności tutaj, ja przepraszam bardzo, ale muszę zadać, bo już pan radny Zając. Szanowni Państwo, na bardzo procedura i droga postępowania przesyłania sobie odpowiedzi dokumentacji jak mnie interesuje, nie aż tak. Mniej myślę, że wiązkarzy interesuje główny temat, o którym się spotkamy, czy woda musi być upuszczona z zbiornika do końca, aby była wykonana naprawa. I tu jak z rady członka przytaczał punkt 6.
Gdybym zobaczył na obliczonka się uśmiecham, jednak nie może nie śmieszy. Proszę do mnie. Podsumowanie wnioski zalecenia. Kilka punktów jest przeczytanych za kolega cyklonami. Interesuje mnie, proszę Państwa, punkt trzeci. Pokrótce, obniżenie poziomu wody w zbiorniku poprawiło skuteczność otworów. Dodatkowo nawiercone otwory i tak dalej. Skurze czytajmy dalej. Jest to zabieg tymczasowy, a wykonanie punktowych otworów w zdrowotnie może w dłuższym czasie skutkować powstaniem uprzywilejowanych dróg filtracji w korpusie i w podłożu obwałowania, a w skrajnym przypadku nawet wymywanie gruntu. Wymywanie gruntu do czego może doprowadzić? Myślę, że do tego to nie jest bo co się wydarzyło za tego. Tak sobie mówię, jest takie zagrożenie, proszę Państwa. To jest jedno. Punkt piąty dalej. Czytam, że prosiłbym o wyjaśnienie, bo ja, proszę Państwa, ja miałem nadzieję, że na tym spotkałem, że osoby, które wnioskowały o tą sesję, że będzie projektant, że będzie wykonawca, który nam wyjaśni tę sprawę, bo proszę Państwa, no, nie oszukujmy się, no chyba nie ma tutaj wśród nas fachowca, osoby, która się zna ten czy inny mniejszy bądź większy stopniu na tych zagadnieniach. Jest tu wiele zagadnień, których znaczenie musiałem sobie gdzieś tam wyszukiwać, a nie wszystko jeszcze jestem w stanie rozszyfrować. I jedno zdanie, tu nie wiem, być może Pan dowiesz, może Pan daje los moją na tą wiedzę, że dla potrzeb eksploatacji zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia bądź maksymalnym poziomie piętrzenia. Nie, normalny, NPP to jest normalny. Konieczny jest na tym odcinku remont w dolnej części obwałowania wraz z dołowym opaskowym. Chciałbym wiedzieć, na jakim wysokości jest ten dolny poziom, dolna część obwałowania, na ten ruch opaskowy, no, żeby mi ktoś to wytłumaczył, proszę Państwa. Jeszcze jedna. Jedna sprawa, no chodzi o tą gołą włókninę. No. Skąd ona sięga? Czytamy, że na czołowej drogi ona na całej długości jest nie taka, jaka powinna być. Czy to zagadza? Chciałbym, żeby ktoś to wytłumaczył. Nie naukowymi stwierdzeniami znamy, tylko żeby przyszedł wykonawcą bądź projektem i powiedział, że jest tak, a nie tak, to się to zakaże, bądź nie zakaże. I śmiechy, no śmiechy, proszę Państwa, z tych zdjęć pokazanych tutaj wyświetlanie przed chwilą. Proszę Państwa, myślę, że burmistrzowi, czy wójtowi burmistrzowi, chyba Zatrykowa, nie byłoby śmiechu, bo też miał nadzieję, że te dwa groba nie będzie, nie puści, nie przeleje, woda się nie wyleje. Myślę, że miałem taką nadzieję. A troszkę też kiedyś o tym czytałem, bo to jest wydarzenie z tamtego roku chyba, sprzed roku. Zastanawiam się, skąd ma wziąć na naprawę. Naprawę szacował na gorąco. W dniu przerwania grobi szacował na 1 do 2 milionów złotych. I teraz się zastanowię, no wykonawca, tak jak Piotr powiedział, no, według niego za 4 tysiące można nadać. No oczywiście, no, ktoś co zepsuł, delikatnie mówiąc, no oczywiście no, chce nadać jak najniższym kosztem. Nie musi. Tadeusz Marko stwierdził, że no, nie wykonawca nie musi. Nie musi, proszę Państwa. No są inne drogi, są dobre, powiedzmy i tak dalej. A jeszcze, że tu jest dobra wola. I burmistrza, dobra wola, nie wiem, rady, dobra wola no, wszystkich osób. Dogadali się, nie sądzili się, nie przyjmujemy tych skrajnych, drastycznych, już ostatecznych kroków, tylko no, dogadali się, zróbmy to, żeby to działało. I teraz najważniejsze pytanie, no faktycznie, no, nie możemy chyba dyskutować, czy jest decyzją głównego inspektora nadzoru, czy wojewódzkiego inspektora nadzoru, bo my nie mamy. Nikt z nas nie ma takiej wiedzy, takiego doświadczenia w dziedzinie budowy zbiorników retencyjnych. Ważny, bardzo ważny temat, który poruszył Tomek Sar. To jest, no rzeczywiście, no tak jak Mariusz powiedział, to jest zalet Krasiński, ale u inspektora odwołanego
ten obiekt figuruje jako zbiornik retencyjny. Czy my chcemy, czy nie chcemy, możemy sobie może to metodologii nazwać. Niech to będzie i zalew, i jezioro, i metodologii. Ale to jest zbiornik retencyjny, którego głównym przeznaczeniem jest regulowanie poziomu wody przy zwiększonym, przy zwiększonych opadach, przy gospodarstwach i tak dalej. A głównie prosiłbym, nie wiem, czy pan Galinowski ma taką wiedzę, że pan burmistrz, o wyjaśnienie tego zapisu. Remont dolnej części upałowania dla zdrowego pastoru i tą drogą gminę, dokąd ona sięga, czy ją trzeba wymienić, z której ona jest strony. Bo... No bo ja nie wiem. Prosiłbym o wytłumaczenie. Dziękuję bardzo. Może jeszcze przed udzielaniem głosu panu burmistrzowi, pan Tomasz Sajka. Ja jeszcze chciałem powiedzieć tak, bo potwierdzam to za Jackiem, że to jest przede wszystkim funkcjonuje formalnie jako zbiornik retencyjny, ma jeszcze inne funkcje rekreacyjne, służy wędkarzom, można to nazwać różnie, pan ma rekasik albo po prostu artificial life po angielsku, ale to będzie zbiornik retencyjny i tak, i tak. Natomiast jeszcze kwestia odniesienia się do historii. Dla mnie to oczywiście należy szukać takich sposobów, żeby były jak najmniej inwazyjne. Jeśli to tylko możliwe, należy uniknąć spuszczenia wody z tego zbiornika retencyjnego i dokonania tych napraw w inny sposób. Jeśli to tylko możliwe. Natomiast te zdjęcia, które były tutaj przedstawione i taka wizualizacja tego, jakie mogą być tego konsekwencje, no są uzasadnione. Dlaczego? Wracając do historii. Pierwsze obserwacje dotyczące tych ubytków, które zaczęły powstawać w skarbie, tych nieszczelności, były w roku 2009. Wtedy już firma Wizjer stwierdziła to i co dalej? Czy zrobiono wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, co ma miejsce teraz? Następnie, w roku 2010 stwierdzono 100 metrów dalej również pęknięcia, odsunięcia i również jest pytanie, co wtedy zrobiono, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji i stawiać nas przed taką drastyczną decyzją. Wtedy nie mamy tutaj decyzji, bo jesteśmy pod ścianą postawieni przez nadzór budowlany. Ale to jest, to nam daje, czy nie możemy tak zorganizować tego tematu, bo zamykania, jakie kiedyś były, no skutkują taką sytuacją, jaką jest teraz. Być może dokonanie napraw wtedy, nawet spuszczenia wody, byłoby mniej destrukcyjne dla środowiska niż to będzie teraz. Ale jest pytanie, dlaczego nie zrobią tego w 2009 i 2010 roku? To jest pytanie tylko zostanie jako retoryczne. Być może dlatego, że była kampania. Nie wiem. Ja proszę bardzo, pan radny bardzo wartoś. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Proszę państwa, ja sądzę, póki co nie ma projektu. A więc jak wykonawca ma przystąpić do naprawy? To jest raz. Wykonawca opiera się nie na analizie i ekspertyzie, tylko opiera się na projekcie. A więc proszę państwa, możemy sobie mówić co chcić, jaki projekt dostanie wykonawca, tak będzie go realizował od projektanta. I tutaj, żebyśmy nie wiem co robili, to on i tak zrobi swoje. Natomiast po co ta cała ekspertyza była, gdy można było zaprosić projektanta, zaprosić wykonawcę i porozmawiać bez ekspertyzy. Bez wydania tak dużych pieniędzy, 68 tysięcy, zaznaczam, szuka się wszędzie oszczędności. Co do zdjęć teraz? Proszę państwa, równie dobrze możemy pokazywać przerwanie grobli w Kazimierzu Dolnym, zalało połowę, pęknięcie damy w Goczałkowicach i tak dalej, a więc nie straszmy się nawzajem, bo to niczemu nie służy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan burmistrz Żubego. Zanim odpowiem panu Dajemcowi, odnosząduję się do stwierdzenia pana Bartosia. Ekspertyza to nie był wymysł burmistrza. Proszę zrozumieć.
to nie był pomysł burmistrza, żeby robić ekspertyzę. Był to nakaz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który nakazał wykonanie ekspertyzy. Mieliśmy wyznaczony termin. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to byłyby kłopoty. To był wymóg wojewódzkiego inspektora. To jest prawo. To pyta pan na czyj wniosek. Wojewódzki inspektor przyjechał na kontrolę, stwierdził nieprawidłowości i nakazał wykonanie ekspertyzy. I miasto musiało coś zrobić. Pan Kalinowski mówił państwu, jakie miał kłopoty ze znalezieniem tego wykonawcy. To powinno. Próbowaliśmy obniżyć koszty, nie dało rady. To trzeba było używać specjalistycznych urządzeń georadarów do bezinwazyjnego sprawdzania tych drogi. W tamtym czasie były poszukiwania gazu łupkowego i tak naprawdę wszystkie georadary były w robocie. Za dużo większe pieniądze, które i poszukiwały gazu łupkowego. To tak na marginesie. Jakie były problemy? Naprawdę, pan Czerniowski bardzo, bardzo długo szukał firmy. Lubelskie firmy z okolicy nie chciały się podjąć tego zadania. Tutaj pan się pytał, pan radny się pytał, że konieczny jest remont na tym odcinku, remont dolnej części obwałowania wraz z drogą opaskową. Też tego nie rozumiałem. Pytałem się, nawet wczoraj rozmawiałem z wojewódzkim inspektorze nadzoru budowlanego, jak mamy to rozumieć. No, pan inspektor nam wytłumaczył, że no, panowie, w tej ekspertyzie było napisane, że tam od tego wał postawiono na starym wale zalewu. Projekt budowlany zakładał rozebranie starych drogi stawowej od kilometra 0 plus 310 do kilometra 460. Właśnie w tych załącznikach, których państwo nie mają, te badania georadarem wykazały, że stopień na spodzie tego wału jest stara droga stawowa i są kontury. Ja mam taki jeden egzemplarz. Tutaj, jeśli państwo chcą zobaczyć, jak to wygląda, to jest. Tamta grobla, stara grobla stawowa była wykonana z innych materiałów niż dopuszczał projekt, gruntów niespoistych. I pan inspektor nam tłumaczył, że on sobie wyobraża, że to zostanie doprowadzone do pierwotnego stanu projektu, czyli pierwotny projekt zakładał rozebranie grobli i wybudowanie grobli na tym miejscu. Tutaj firma Bipromium, ja osobiście jestem dużym zwolennikiem tego projektu, który ona zaproponowała inne rozwiązanie, ale ono nie znalazło uznania wojewódzkiego inspektora. Także, proszę państwa, ja naprawdę trudno mi jest dyskutować z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, ponieważ ta decyzja jest decyzją nakazową. Nam nie pozostaje nic innego, tylko wykonać zalecenia. Jeżeli tego nie zrobimy, jeszcze raz powtarzam, jeżeli tego nie zrobimy, to się to wiąże z konsekwencjami dla nas. Nakaz jest to decyzja, decyzja nakazowa. Przepraszam, w tej decyzji nakazowej jest nakaz zrobienia projektu reparacji. Przepraszam bardzo, trudno mi dyskutować z państwem, bo to jest duże niezrozumienie sytuacji i zasad, jakie są. Jeszcze raz powtórzę. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazową na usunięcie nieprawidłowości. On opisał, co ma być zrobione. Tam jest też napisane, że to ma być zrobione według projektu. Projekt został zrobiony i projekt nie został zaakceptowany, ponieważ projekt nie odpowiada tym zaleceniom wydanym w nakazie. I to jest podstawa. Ale projekt został zrobiony inny niż
wojewódzki inspektor nagrawa. To jest ten problem. Nowy projekt, ten co... Także nie wiem, może ja coś mądrze, może źle się wyrażam, może pan, ale to jest decyzja wojewódzkiego inspektora, nie miasta. Miasto nie. To nie miasto chciało wykonać kwotę, miasto nagradzano wykonanie tego. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Piotr Iwan. Szanowni Państwo, musimy troszkę opłonąć w tych emocjach. Chciałbym się podzielić trzema swoimi przemyśleniami. Pierwsze przemyślenie to jest takie, że w tej ekspertyzie wykonanej przez Geoteko w punkcie 5 jest napisane, że odkształcenia i deformacja skarb rowów i zapory ustabilizowały się i nie obserwuje się dalszych zmian. Czyli po opuszczeniu tej wody, nie wiem, czy tam pół metra, czy 70 cm była ta woda opuszczona, ale sytuacja się ustabilizowała, więc nawzajem siebie i mieszkańców naprawdę nie straszmy tutaj katastrofami budowlanymi, bo to będzie fatalnie odebrane. Ale na dzień dzisiejszy, na dzień sporządzenia tej ekspertyzy, pisze, że sytuacja się ustabilizowała. Po drugie, proszę Państwa, ja byłbym za na przykład wpuszczaniem tej wody z starego zalewu, ale najpierw uregulujmy sprawy kanalizacji, bo wiemy, że w ulicy Janowskiej, proszę Państwa, ludzie wypuszczają wodę do tego zalewu. W związku z tym tam jest nadmierne zamulenie. Jeżeli prace byłyby związane z dnem, z pracami na dnie tego zalewu, bo z tego co się dowiedziałem, co jakiś czas muszą być prowadzone, to najpierw uregulujmy sprawę kanalizacji ścieklowej w ulicy Janowskiej. Miejmy pewność, że do tego zalewu nic nie wpływa, a wtedy dopiero podejmujmy tak ogromne działania, które są w tej chwili proponowane. I trzecia sprawa, proszę Państwa, wiadomo rzeczą, że ryby głosu nie mają, ale my jako radni powinniśmy naprawdę jednym wspólnym głosem wydać komunikat do burmistrza, żadnego spuszczania całkowitego wody w zalewie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Tadeusz Szumowski. W kolejności. Dożywamy do końca, że upuszczenie wody jest tak jak przygotowane, jest to jednak zabieg tymczasowy. Moje tak zwane czytając, że w skrajnym przypadku nawet wymywanie grunt wody jest wymywanie grunt. Także nie wiem, to ja mówię, ja chciałabym fachowej odpowiedzi na ten temat. Bo chyba nikomu z nas nie zależy na tym, żeby zbiornik był wyłączony z eksploatacji, czy to dla rynkarzy, czy dla osób korzystających w tej czy innej rekreacji przy zbiorniku. No ale podstawowym pytaniem i podstawową odpowiedzią na pytanie się nie zależy tak, że czy się zabudzimy w koziu, żeby nie doszło do zmian, jakiejś katastrofy. I chciałbym, żeby ktoś odpowiedział, czy faktycznie muszą go wpuścić tą wolę, czy nie muszą. No, projekt, no wiemy, że złożył pan Tadeusz Bartoś, cały czas pytał, mówi, że nie ma projektu. No, słuchajcie, no mówił pan Kalinowski, projekt był złożony, inspektor odrzucił. Ja rozumiem, że jest nowy projekt opracowywany, tak, panie Kalinowski? No się pan, nie wiem, do tego stosunkuje, bo projekt, rozumiem, że projekt był i w marcu był odrzucony, tak? Tak. I co jest dalej? Co się dzieje dalej? Czyli nowe projekty są posadowane? No mamy, tak. Ja nie pracuję nad tym projektem, ale pan radny Tadeusz Łąka. No to odpowiem na to pytanie. Czego będzie? Zaraz będzie o was. Rado, ja chcę zwrócić na rzecz jedną uwagę, bo w nas się chce, jako radny i kraśniczan, mówić taką oto tezę, że groziła nam gigantyczna katastrofa. Stąd te zdjęcia, stąd te wypowiedzi, stąd te zabiegi. Tu pan radny Saj, przygotowany do dzisiejszej dyskusji, mówi, słuchajcie, zbiornik ma służyć celom retencji. No to teraz proszę skojarzyć to z drugim faktem, że
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w miesiącach wczesno-jesiennych nie daje zalecenia, żeby spuścić całej wody, przewidując to, co drogi Tomku mówisz, że w jesieni są opady, a na wiosnę do zbiornika, jeśli ma mieć charakter retencyjny, może spłynąć większa ilość wody. I on się nie obawia, że te wały nagle puszczą, że zaleje, więc to całe gadanie w Kraśniku, że nam groziła katastrofa, to jest dla tworzenia swoistej atmosferki i tyle. Ja już nie chcę mówić, bo proszę Państwa, szanuję ekspertów, nie wszystkich, bo ja widziałem w swoim życiu taką ekspertyzę, podpisaną przez trzech ludzi utytułowanych naukowo, że sprzedanie spółki za 40 milionów złotych, która miała 40 milionów papierów w sejfie i na ludziach pożyczone jest zabezpieczone 35 milionów, to doskonały interes. Ja widziałem taką ekspertyzę. A jedna z definicji, pewnie się powtarzam, mówi, że ekspert to taki człowiek, który w coraz węższej dziedzinie wie coraz więcej, aż dochodzi do poziomu, że wie wszystko o niczym. Więc bez takich nabożnych stosunku do każdej ekspertyzy, bo często jest dwie, trzy ekspertyzy, każda diametralnie jedna różna od drugiej. Więc spróbujmy jeszcze, tak jak tu zgodnie radni i Jacek Zając i radny Misiak mówi, żebyśmy zgodnie doszli do wniosku, żeby podjąć wszelkie możliwe działania, żeby wody nie spuszczać. A ja do pana Kamienowskiego mam takie pytanie. Czy istnieje dokument? Wiem, w dokumentacji często jest instrukcja obsługi i konserwacji obiektów. Czy istnieje taki zapis, który nakłada obowiązek od czasu do czasu spuścić wodę? I pan to wyjaśni. Proszę bardzo, Dzielonowski, pan Kamienowski. Generalnie powiem też panu Dzielonowskowi. Instrukcja obsługi zaległej istnieje. Nie ma tam nic na temat spuszczenia wody. Generalnie nie jest intencją Urzędu Miasta ani urzędników to, żeby zalew likwidować, spuścić wodę. Po raz kolejny powtórzę, że działamy przyparci do muru przez decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nie starajmy się dyskutować z ekspertyzą, którą inspektor lubelski i główny inspektor nadzoru budowlanego otrzymał i którą zaakceptował. Nie jesteśmy fachowcami. Skoro te dwa organy wydały decyzję na podstawie tej ekspertyzy, jest to ekspertyza, jest to decyzja nakazowa, wiążąca nas. Wydaje mi się, że żaden z radnych, ale uważam, że ani burmistrz, ani nikt z magistratów nie podpisze się pod tym, żeby robić coś przeciwko tym decyzjom wydanych przez organy, które te decyzje wydały. I nasz głos wszystkich z całym szacunkiem może być głosem opiniodawczym, możemy takie opinie wyrażać. I powiem tak, pan Tadeusz mówi, że projektant nie jest to, projektant nie robi projektu. Nie wiem, czy może mówić się tym projektantom. Projektant już raz zrobił ten projekt. Ten zamysł od podstaw zaprojektował. Jak się okazuje, po 6 latach ten projekt był kiepski. Powiedzmy sobie to otwarcie. Wykonawca, który wykonał ten projekt, zrobił to niezgodnie z tym, teraz z tym projektem. Są te kłopoty, więc dlaczego akurat w tym momencie mamy tak bardzo wierzyć i wykonawcy, który spartaczył robotę i projektantom, który też siły wykazał. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego odpowiedział jasno, że tego projektu przedstawionego przed dyplomem nie przyjmuje. I tutaj jedynym rozwiązaniem jest przekonanie firmy Geoteko do tego, żeby Geoteko zdecydowało, że oni zgodzą się na to, żeby ten remont dokonać przy częściowo opóźnionym zbiorniku. Ekspert powiedział, że jest to niemożliwe. Z tego co wiem, to prowadzi, bo to powiem do cytatu pana Tadeusza. I prowadzi do dwóch tego. Są umówieni na czwartek na spotkanie w Warszawie. Dajmy popracować ludziom. Niczego więcej tutaj nie ustalimy, poza tym, że będziemy powtarzali te same, wydaje mi się, frazesy i słowa.
Dziękuję bardzo, panie radny. Jeszcze generalnie chciałbym powiedzieć panu zającowi, bo tutaj burmistrzu odnośnie tej Białogłupiny. Ta Białogłupina jest po całości zalewu. I ten problem, który nam się pojawił, te 50 metrów, jest teraz dzisiaj. Nie mamy żadnej pewności, że naprawiając te 50 metrów, że nie pojawi nam się to za 100 metrów, za 2 lata. Ale jest intracyjna. Jest intracyjna. Jeszcze tak za policją. Jeszcze sprawdzę to, co rozmawiałem z ekspertem już. Czego nie ma w ekspertyzie. To, że do budowy zostały użyte niewłaściwe materiały, czyli grunty niespoiste, czyli piasek zamiast gruntów spoistych, czy inny, powodowało to, że nie ma tam naturalnej infiltracji. Być może tego włóknina nie ulegałby tylko matacji, czyli zerkaniu, gdyby materiały były prawidłowe, była naturalna filtracja, której nie ma. I to nie jest odcinek 50 metrów. Nie mówimy o 50 metrach, mówimy o całej zaporze całowej. I generalnie sprawa wygląda tak, my możemy wystosować apel, możemy tego nie robić. Główny inspektor 31 maja w danym decyzji, że on zamknął ten zalew administracyjny. I upadł. Nie, panie wójcie, nie dlatego, że nie ma projektu. Dlatego, że nie wykonaliśmy decyzji nakazowej. A to nie jest dlatego, że działo się w naszych wyborach. Zima była taka, jaka była w tym roku. Nikt tego nie przewidział. W listopadzie, że będziemy mieli grywę drogą do połowy kwietnia. W najśmielszych oszukiwaniach nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Więc mówienie o tym, jaki jest zły woli, o jakimś czarownictwie z naszej strony, nie jest to nic takiego, nie ma takich intencji. Druga rzecz, to, że wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dopuścił nam ten zbiornik warunkowo przy 189,5 do eksploatacji, to tylko dlatego, że poprawiła się delikatnie stateczność tej zapory, bo przy większym odpowiednim drugięciach mogło to popłynąć. I to dlatego, to on nie nakazał nam spuszczenia biznesowego, bo uznał, że na jakiś tam krótki okres czasu te 189,5 spowoduje, że my z tego problemu wybrniemy. Więc próbujemy z niego wybrnąć, a nie bronić w konflikty, dyskusje, zresztą dialoga na dzień dzisiejszy. Panie Przewodniczący, proszę zwracać uwagę naszym gościom, kiedy wypowiadali się merytorycznie, bo Pan ocenia naszą dyskusję, a on nie jest od tego. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Panie Radny, to samo dotyczy i Pana wystąpień też tak samo. Staram się dać możliwość wypowiedzi w każdym zakresie. Proszę zrozumieć. Proszę bardzo, Pan Radny Jerzy Misiek. Ja myślę, że tak, że wypowiedź pana Kalinowskiego była naprawdę szerszowa i jasnym językiem. Wiemy, na czym rzecz polega. Może powiedział za dużo jedno słowo, ale tak, trzeba się dzielić i obawami i no ciężko, więc nie próbujmy na dzień dzisiejszy zabierać coś pod dywan, może pół prawdy jakąś powiemy. To tak słowo wstępu. Natomiast ja myślę, że panie Piotrze, to nie jest tylko problem Janowski. Akurat na Janowskiej tylko kilka gospodarstw nie jest podłączonych, dlatego że tak zostało skonstruowane. Po prostu pobudowano nie z tej strony ulicy ten system oczyszczania i nie wszyscy mieli możliwości finansowe. Tak to wygląda. Ja chciałem panu powiedzieć, że oprócz tego, to w starej dzielnicy, zaczynając od Cegielnicy, tam nie jest podłączony, bo tam nie ma realizacji ściekowych. Tak pan przejedzie się przez drogę odbiorę Kościuszki. To jest problem bardziej złożony. Bo Słodków pierwszy nie ma kanalizacji. Cały Słodków pierwszy z tej góry wszystkie ścieki zwyczajne w świecie płyną. Więc nie ograniczajmy tylko do Kraśnika, bo rzeka ma źródła w kolonii Stróż. Natomiast myślę, że no w zasadzie pan Kalinowski wszystko wyjaśnił, proszę Państwa. Ja wielokrotnie o to chciałem poddać taką myśl. No poddam ją, bo wypowiedź pana Kalinowskiego w zasadzie no, pozbawia sensu tą moją obecną. Moja wypowiedź była taka, żeby jednak zwrócić się do firmy Promel, który by przygotował taki projekt, który spełni oczekiwania nadzoru budowlanego.
ale to myślę, że warto takie czynności podjąć, żeby pogodzić wszystko, żeby zaspokoić tych, którzy dużo sił i energii włożyli w to, żeby była taka ilość, żeby niekoniecznie trzeba było spuszczać wodę, bo to jest kluczowa sprawa. I spróbujmy nie spierać i nie udowadniać, kto ma rację, tylko wspólnie poprzez rozmowę z wykonawcą i z Pitromerem, który by postarał się, nie wiem, skontaktować, zapytać, jakie są oczekiwania nadzoru budowlanego i opracować taki projekt, który po prostu zadowoli wszystkie strony przy niespuszczaniu wody. Przy warunku, że wody niekoniecznie trzeba spuszczać. Czy to się uda i czy po tych problemach w Zawidowie, ale zawsze warto próbować, proszę Państwa. Ja myślę, że to w tej chwili jest to pad, na który trudno nam odpowiedzieć, ale warto i trzeba spróbować. Dlatego apeluję o to, żeby przestać się wspierać i zakończyć dyskusję. Natomiast myślę, że Pan Przewodniczący, nie wiem, z racji wieku i urzędu osobiście się zaangażuje. Pan Burmistrz na pewno też. Myślę, że przedstawiciele koła wędkarskiego już to zaczęli czynić, ale przy na przykład nowym projekcie może się to uda. I w tym kierunku mówiliśmy, a nie nie prowadźmy dalej jałową dyskusję, która niewiele... Proszę o podsumowanie. Tak, to było moje podsumowanie, więc że wniosek jest taki, aby wszystkie strony zaangażowały się w to, aby firma Bipromel przygotowała projekt, który zadowoli nadzór budowlany i pozwoli wykonać ten nasz problem bez spuszczania, całkowicie bez spuszczania wody. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tak, który jest zarejestrowany pan Mariusz Lepta, potem będzie pan Tomasz Saj, pan Jan Albiniak. Ale to... My zaraz pomoczę. Tak, ja pamiętam, ja obserwowałem. Szanowni Państwo, ja tak sobie wynotowałem pewne rzeczy, dlatego pytałem o te daty. Myślę, że możemy być spokojni o spuszczanie wody. Takiego czegoś w tym roku nie będzie. Zakładając takie działania urzędów. I teraz powiem dlaczego. 7 stycznia projekt dotarł. My w tym momencie nie mamy w ogóle prac nad projektem, bo ma być jakiś zupełnie nowy. 2 miesiące nadzór wydał. Miesiąc myśmy, że tak powiem, nic z tym sobie nie robili. Potem mamy kolejny miesiąc, będziemy mieli, żeby przesłać tam. Tam 3 miesiące trzeba będzie nad nowym projektem, zgodnie z tym, co było wcześniej. Znowu potem do nadzoru trafi, to są kolejne 2 miesiące. I tak licząc bardzo bezpiecznie, to jest 9 miesięcy, wychodzi luty. To jest zima. Czyli w ogóle to chyba nawet aż wydaje mi się, że nie jest sesja nadzwyczajna, bo to spokojnie mamy jeszcze dużo czasu, zakładając takie działania. Także tutaj jestem kategorycznie przeciw tym działaniom przy takiej sytuacji. Druga sprawa, takie stwierdzenia, czy upaść projektantom. Mówimy tyle o nadzorze. No ludzie, każdy projekt zatwierdza nadzór. My w ogóle nie musimy ufać projektantom. Każdy roboty ktoś odbiera. O czym my tu w ogóle mówimy? To jest właśnie propaganda. Druga sprawa, dokładnie tak. Słucham teraz, przepraszam, panie przewodniczący, pan Mulawa coś chce dodać. Dziękuję bardzo, nie ma tak. To w takim razie jeszcze do pana Mulawy, bo ja już zwracałem uwagę na temat strony funkcjonowania zalewu. Tam o temperaturę. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że tam lód mamy jeszcze na zalewie. Niech pan pójdzie zobaczy, bo temperatura wody na dzień wczorajszy to jest -2, a powietrza +6. Także tutaj można by tu wysiłki pewne. Albo skasujcie to, jeśli nie jesteście w stanie tego prowadzić, no bo mnie jako określiczanina to bardzo interesuje. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny, proszę. Ja proponuję udzielić tego głosu, który był przewidziany tam dla państwa wnikarzy. Ja pamiętam o panu Piotrze, tylko chciał wyczerpać, bo tutaj też tak samo pan Jan Albiniak też tak samo chciał. Czy pan radny Albiniak też tak samo rezygnuje? Jak to z kolejności? Proszę Państwo, przysłuchując się do samej brana się wypowiedzią, dobrze na tę sytuację, że w tym rejestrunku pierwszego
dla niektórych z nas przepisy prawa się liczą, a teraz tak niekoniecznie. Ludzie sobie tam dlaczego przybyli dzisiejszego spotkania. Natomiast co do dyskusji nad tym punktem, to będzie w pewnej mierze taka sztuka dla sztuki. Bo staram się dyskutować z faktami, a z faktami trudy, które po prostu są i nic ich nie zmieni. Osobiście chciałbym bardzo, żeby tej wody nie spuszczać, tylko spuszczać w jak najmniejszym zakresie, żeby to naprawić i najszybciej jak można i rzeczywiście, żeby ta woda została, tyle, żeby wygłosowany przedtem. Bo to ma też się ważne. Natomiast nie jesteśmy ekspertami, ja się absolutnie nie czuję ekspertem i nie będę się wypowiadał, czy jest możliwa naprawienia tego, co trzeba naprawić w sposób taki, żeby tego spuszczać bądź nie. Po prostu nie wiem. Zaufajmy jednak mimo wszystko fachowcom, ale inaczej musimy będzie się dostosować. Bo jednak ktoś wydał jakieś decyzje nakazową i ona nas obowiązuje. Ja mam pytanie do urzędników Urzędu Miasta Ogólnych, do osób kompetentnych, czy możemy odwlekać wykonanie tych nakazów, które są nam do zrobienia. Kto zrobi czy, i czy można skutkować administracyjnie niewykonanie tych zaleceń, albo wykonanie z opóźnieniem, albo wykonanie w sposób pozbiegający od zaleceń. To tam jest bardzo ważne, bo z tego będzie, czy będzie to możliwe, albo inne rozwiązanie możliwe, no i niestety będzie wynikał dalszy ciąg zdarzeń. I w związku z tym również to się będzie działo z wodą, z rybami, też z tego będzie wynikało. Także panie Darby, że pan może, bardzo proszę odpowiedzieć. Ja bardzo panu przepraszam, że w ciągu poruszenia porządku, natomiast pan teraz zastępuje funkcję przewodniczącego, udziela głosu w moim imieniu. Ja zawsze mówię, trzeba być bardzo obiektywny w ocenie. Ja poprosiłem bardzo, przepraszam. Proszę uprzejmie. Rozumiem, że pan Darek jakoby został wywołany do... Proszę bardzo, udziela pan głosu. Ja odpowiem na to pytanie, tutaj pytanie pana Mariusza. Nie mamy wpływu na to, ile wojewódzki inspektor nadzoru trzymał dokumenty, jak wydaje decyzję. Każdy pomyślał, że decyzja została wydana 31 maja, mamy już podjęte, ma być cały ten rozwój. I tutaj nie ma tego, to myśli nie mieliśmy ten problem, musimy mieć ten termin wymyślił, tylko narzucimy na niego, na nas ten problem termin wojewódzki inspektor nadzoru dokumentu. My napiszemy pismo do wojewódzkiego inspektora nadzoru dokumentu na temat wydłużenia tego terminu. Z tego co wiem, musimy zacząć coś robić, czyli po długim weekendzie zaczynam stopniowo spuszczać wodę. Jeszcze pytanie, skoro raczej od razu odpowiedź na to, co będzie się pojawi, dlaczego to po długim weekendzie. Mieliśmy stopy, były wysokie stawieku. Uważam, że nie możemy zacząć spuszczać wody, które jest inną metrów sześciennej wody, które znajdują się w terenie. I prosiłoby trochę odpowiedniami, ewentualnie jakimiś pozwami ludzi, którzy ucierpieli z tego powodu, więc po długim weekendzie zadania kierunkowego myślę, że będzie to termin taki w miarę optymalny. Nie będzie to oczywiście zrzut jakiś terminowy, bo nasza wyrzutca tego nie przyjmie. Tak jak mówię, pewne decyzje są teraz już poza nami. Także myślę, że to powiedziałem panu Tydzianowi również, że zrobimy wszystko, żeby ten termin wydłużyć i żeby to odbyło się jak najmniej inwazyjnie. Jeszcze raz podkreślam, że wolą urzędu nie jest zamknięcie zalewu, zlikwidowanie zalewu, ani spuszczenie wody. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, moje pytanie brzmiało, czym skutkuje niezrobienie tego tak, jakie są zalecenia. Bardzo ważne. Czym konkretnie może panu powiedzieć? Jeżeli tego nie wykonamy, wykonamy decyzję o zamknięciu obiektu i zakaże, zakazowania. W tym czasie nakaże nam naprawę. Więc czy zrobimy w ten sposób, czy ten naprawić musimy? Więc nie ma tutaj jakichś większych możliwości manewru. Jeżeli chcemy poczekać na decyzję, a będzie się podejrzewało
jest skalą administracyjną dla urzędu. Bo to jest postępowanie administracyjne, postępowanie nakazowego, a może niewykonanie skutkuje nałożeniem restrykcji administracyjnych. Także z pełną świadomością tego trzeba po prostu przyjmować to pod uwagę. A nawet w tym temacie może być nawet do 45 tysięcy. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wniosek Państwa Rady się wywołał jest zaproszenie gości, którzy będą referować tematykę związaną z problemem zarobu. Wśród referujących jest również zaproszony pan prezes Związku Demokratycznego, pan Piotr Michalski. Myślę, że nie będziemy tutaj stosować procedury umożliwienia, skoro zaprosiliśmy, więc udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Piotr Michalski, też Mikołaj Kaśnik za rzecz, ale zarazem także członek okręgowej komisji rewizyjnej do stwierdzenia spółki Węgrzewskiego. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć na początku, że nie celem Polskiego Związku Węgrzewskiego i gromadzonych na ten każdy, że jesteśmy tylko małą grupką reprezentującą tak naprawdę środowisko węgierskie, które w samym znaczniku składa się z ponad 1000 osób węgierzy. Jest to gro mieszkańców, więc możemy mówić tutaj swobodnie o interesie społecznym. Chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, jak wygląda sytuacja od naszej strony jako wędkarzy i jako członków Polskiego Związku Wędkarskiego. W zbiorniku kraśnickim jest około 20 ton ryby. To jest materiał wyrobieniowy o wartości ponad 200 tysięcy złotych, który w chwili obecnej, kiedy jest ryba na tarle, w momencie przenoszenia, po pierwsze wymaga zgody wojewody na odłów, której nie ma, oraz trzeba sobie zdać sprawę, że ten materiał wyrobieniowy w większości zdechnął. Więc my stracimy tak naprawdę, nie możemy liczyć na to, że tą rybę przyniesiemy z minimalnym tylko uszczerbkiem dla naszego materiału karbinowego. Jesteśmy dzierżawcą tej wody. Prowadziliśmy gospodarkę rybacką zgodnie z umową z operatorem rybackim i zapuszczaliśmy tą rybę, dokonywaliśmy zarybień zgodnie z tą operatą jeszcze w miesiącu listopadzie, mimo że w połowie września wiemy, że już była ekspertyza dotycząca spuszczenia wody z zalew. Szanowni Państwo, ekspertyza została wykonana na zalecenie oczywiście Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Została wybrana firma, która de facto znajduje się w tym samym budynku, w którym znajduje się firma projektowa, czyli firma Biospomer. I mamy sytuację taką, że zostaje wydana ekspertyza na zlecenie oczywiście Urzędu Miasta pod kątem wykonania prac. Ona nie uwzględnia interesu tak naprawdę nas, jeżeli chodzi o Polski Związek Wędkarski. Co więcej, mówi się też w tej ekspertyzie o czyszczeniu dna zbiornika, który nie jest w ogóle przewidziany w instrukcji ekspertyzy zbiornika, dlatego że ten zbiornik ma zbiornik wstępny. On ma funkcję oczyszczającą. I idąc dalej, Szanowni Państwo, pojawiają się pewne spotkania, na które mieliśmy być zaproszeni, między innymi na spotkanie z wykonawcami i biurem projektowym. Na tym zebraniu nie zostaliśmy zaproszeni. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że na tym spotkaniu padły też sugestie, że Polski Związek Wędkarski i Wędkarzy Kraśnicy są zapuszczeni. Proszę o wypowiedź ze strony miasta do projektanta. I projektant, jak myśmy się z nim kontaktowali, był jeszcze bardzo mocno zdziwiony, że co my w ogóle chcemy? Przecież przedstawiciele miasta przedstawili, że jesteśmy za zapuszczeni zbiornika Kraśnicy. Chciałbym też, proszę Państwa, powiedzieć to, że nie jest tak do końca prawdą, może inaczej. Byliśmy w kontakcie także z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, także mam dzisiaj pisma Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które może nie ma miasto, ale też mam pisma, które miasto już powinno mieć. I sytuacja wygląda w ten sposób. Została opracowana ekspertyza, jak się dowiedzieliśmy, na zlecenie miasta za jakimś tam wynagrodzeniem, która uwzględniała spuszczenie zbiornika, dlatego w mojej ocenie, a i też w ocenie biur projektowych, a nie
ekspertów. No to się pogumujemy. Która nie uwzględniała interesu tak naprawdę nas, jako Polskiego Związku Lekarskiego i lekarzy na terenie Kraśnika, która z założenia przyjmowała tak naprawdę dopuszczalną formę, czyli puszczenia zbiornika, czyli to było założenie takie, że zbiornik trzeba spuścić i takie prace wykonać. Dlaczego jestem do tego przekonany? Dlatego, że biuro projektowe Geopromer wystosowała pismo do Urzędu Miasta Tutejszego 16 kwietnia 2013 roku, więc tydzień temu, iż w związku ze stanowiskiem Związku Zębkarskiego dotychczasowe zachowanie w zbiorniku warstwy wody umożliwiającej bytowanie ryb po przeanalizowaniu warunków filtracji wody przez korpus zapory wyrażam zgodę, a zgoda projektanta zawsze jest wymagana przy takich robotach, na wykonanie robót związanych z naprawą skarpy odwodnej zapory oraz rowu drenażowego przyrzędnych zwierciadła wody w zbiorniku 188 metrów nad poziomem morza, czyli jeszcze o 1,5 metra opuszczenie wody, a nie spuszczenie nic całkowicie. Poziom ten jest o 1 metr niższy od minimalnego poziomu pieczenia wynoszącego 189, czyli schodzimy już poniżej, obniżając do 188, schodzimy poniżej minimalnego poziomu pieczenia wymaganego do przeprowadzenia prac. I zapewnienie głębokości wody w pobliżu budowli pustowej kar na 0,80 metra. Pieczenie w zbiorniku podczas robót należy utrzymać przy pomocy szamborów założonych w prowadnicach zamkniętego zamknięć remontowych w budowli pustowej wieży. Należy również zapewnić dopływ świeżej wody do ujęcia przyjaciół na rzece Wyżnicy. Sterowanie ilością wypływającej wody prowadzić należy przy pomocy zamknięć szamborowych na przepuści pomiędzy zbiornikiem wstępnej filtr szandelowy, a zbiornikiem główny. Zbiorniku wstępnym należy utrzymać poziom wody NPP, czyli na i do czego zmierzam? Został opracowany wcześniej projekt, jak się słyszeliśmy, 7 stycznia przez firmę Geopromer, który nie znalazł akceptacji wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Ja w rozmowie z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego mam informację taką, że nie został on przyjęty, dlatego że do załączonych dokumentów nie było zgody wykonania przez ekspertyzy. Czyli nie było zgody na wykonanie takich prac w takim zakresie. Nie dotykało, nie bawiło się. Nie było zgody podmiotu, który wykonał ekspertyzę. Co więcej, na pismo nasze wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego pisze do nas. Wniosek o zmianę wyżej wymienionej decyzji, czyli decyzji nakazującej wykonanie takich prac ostatecznych, może złożyć strona postępowania, to jest gmina miasto Kraśnik. Wniosek może złożyć do organu, który wyda decyzję ostateczną, to jest do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wnioskowane wszelkie zmiany zakresu nakazane wyżej wymienionej decyzją robót i sposobu jej wykonania powinny być poparte pozytywną opinią autora wyżej wymienionej ekspertyzy. Jednocześnie określając, jakie roboty budowlane i w jaki sposób należy wykonać w celu usunięcia stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym wyżej wymienionego zbiornika. Szanowni Państwo, sprowadzamy tą sprawę tak naprawdę do jednej rzeczy, że zgoda wykonawcy ekspertyzy otwiera nam możliwość do opracowania projektu, tak jak nawet mówił do wykonania roboty naprawcze, które będą zaakceptowane także przez wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przy zachowaniu pewnego poziomu wody na zbiornikach. Tak jak wcześniej było wspomniane, zbiornik ten ma charakterystyczną taką rodzaj jest to budowli, który przed tym, co my widzimy, czyli tą skarpą, jest zejście, prawie 30-metrowa półka, która ma głębokość 1,5 metra od dna i potem ten zbiornik schodzi do głębokości ponad 4 metrów. Ta półka to jest 30 metrów. Ta półka nie będzie przesączała wody do obwałowania. Woda będzie już na takim poziomie, że woda nie będzie miała styczności tak naprawdę z wałem, który będzie naprawiany. I o tym wie bardzo dobrze i projektant, i firma wykonująca ekspertyzę. Problem jest w tym, że nie ma komunikacji w pomiędzy, nie jest zapewniona komunikacja i widocznie nie ma też takiej woli pomiędzy
Hipromerem, który robił projekt, który zrobił projekt wykonawstwa zastępczego, który będzie uwzględniał nasze oczekiwania, z firmą, która wykonała ekspertyzę na zamówienie tutejszego Urzędu Miasta. W związku z powyższym prosimy jeszcze raz ze strony ponad 1000 wędkarzy zrzeszonych w naszym mieście, w Polskim Związku Wędkarskim, o poczynienie starań do tego, aby zapewnić, tak jak pisze wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, i spróbować wpłynąć na firmę wykonującą ekspertyzę, aby wypracowała z firmą Geopromer jak najszybciej zastępczą formę naprawy tego bału bez konieczności całkowitego opuszczenia zawodu. Tak jak wspomniałem, 20 kamerytów, że mamy samochód, który zawiera, może zadać na raz maksymalnie 500 kilogramów ryby. Mamy, Państwo sobie możecie przeliczyć, 40 kursów, nie wiadomo jeszcze gdzie, bo przechowanie 20 ton ryby to nie jest przechowanie ryb akwarystycznych, gdzie będziemy musieli, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że albo będzie pomór ekologiczny, tych ryb, albo mógł i smród na cały Kraśnik. Musimy mieć też świadomość, bo zgłaszają się do nas także ornitorocy, bo jest to zbiornik siedlisk ptactwa wodnego, że zniszczymy tak naprawdę także warunki bytowania tego ptactwa. Tyle stwierdzam. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezesowi za zwięzłą i bardzo ciekawą wypowiedź. Nasuwa mi się takie pytanie, bo mówię panu informację o tym, że pan wystąpił do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wyrażenie opinii na temat projektu tego, który został tutaj przed chwilą wspomniany przez burmistrza, odrzucony jako rozwiązanie problemu odnośnie tej skarty. Natomiast zastanawiam się, dlaczego nie padła informacja, że wniosek złożony do inspektora był niekompletny, bo przecież wiadomo, że wniosek, żeby był rozpatrzony pozytywnie, przede wszystkim musi być kompletny. Czy w takim układzie nie należało dochować staranności ze strony urzędu i zabezpieczyć opinię wykonującego ekspertyzy i dołączenie wraz z projektem rozwiązania tego problemu i takowy wniosek złożenie do inspektora, być może, że dzisiejsza sesja by nie musiała, że tak powiem, być zwoływana. Dzisiaj być może, że byśmy przyjęli tylko informację o tym, że prace zostały zakończone w związku z decyzją inspektora nadzoru w oparciu o projekt przedstawiony i wykonany przez wykonawcę i projektanta. Proszę bardzo, udzielam głosu panu Kalinowskiemu. Prosił się skupić na odpowiedzi odnośnie tego stanu. Dobrze, dobrze. Zaznaczam, że wniosek był kompletny. Jeżeli już chodzi o niekompletność, to projekt był niekompletny, bo projekt nie zawierał uzgodnienia do powyższego projektu z wykonawcą ekspertyzy. Także tutaj to, jeżeli ktoś nie wykonał, nie wykonał tego, co trzeba, to projektant, który uzgodnił z ekspertem sposobu naprawy. To jest pierwsza rzecz, która jest do pytania. Skutkiem przerwy panu, czyli projekt złożony nie posiadał wpływu odnośnie prawa budowlanego, tylko było niedopełnienie formalne. Znaczy, generalnie projekt został odrzucony z tego powodu, że był niezgodny z ekspertyzą. Jeżeli projektant chciał jakikolwiek zmian w projekcie, to powinien to uzgodnić nie tylko z ekspertem, który wykonał ekspertyzę. Tego uzgodnienia projektant nie zrobił. Ale już pomijając, ja chciałbym pokazać tutaj taką rzetelność może tego projektanta. W projekcie, który złożył do nas i który złożyli się w wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, odczytam. W pierwszej kolejności należy wykonać roboty pomiarowe, a następnie niżej. Obniżenie zwierciadła wody w zbiorniku, opróżnienie zbiornika do poziomu 186 metrów nad poziomem morza. Dopuszcza się wykonanie robót przy zbiorniku niecałkowicie opróżnionym, przy rzędnej zwierciadła wody nie wyższy jednak niż 186,5. Po czym dla wędkarzy Hipromer pisze, że można zrobić to przy 188. W projekcie sami mówią, że musi być niżej, 186,5 woda. Natomiast gdy spotykają się z wędkarzami,
do uzyskania jakichś tam celów. Dla mnie ciężko jest to określić jakich. Mówią w piśmie, że 188 jest wystarczające. Pytanie teraz, czy nadzór budowlany, który odrzucił projekt z rzędną piętrzyna 186,5 zezwoli na to, żeby prowadzić roboty budowlane przy 188. Wątpię. Przepraszam, wtrącę się panu. Nie jestem fachowcem, ale z tej ekspertyzy, która została nam przedstawiona, wynika, że przy poziomie 189,5 metra nad poziom morza współczynnik pewności jest 1,101. Czyli tak, jeżeli ta różnica, którą pan teraz podaje, jeszcze obniżamy, czyli stateczność rośnie, ten współczynnik pewności rośnie. Ja powiem tak, nie czepiajmy się tego, czy ten poziom jest ostateczny. Być może, że postęp raz wskazał na właściwy poziom, który zabezpiecza. Tematem tego wystąpienia było to, że nie skonsultowano z ekspertyzą. Czy nie było opinii eksperta, który dokonał... Dopiero w dniu jutrzejszym ekspert ma się spotkać z projektantem. Także oni dopiero to, oni się konsultowali z tego, co z mojej wiedzy. Znaczy projektant miał wiedzę o tym, że jest prowadzona i gotowa ekspertyza? Tak, jak najbardziej. Projektant to ekspertyza do ustanowienia. Oni dostali tą ekspertyzę, zarówno projektant, jak i wykonawca. I dostali decyzję inspektora nadzoru budowlanego, którą nie posiadamy. I w decyzji jest napisane, że ten projekt, który przedstawiam, wymaga konsultacji z wykonawcą ekspertyzy, ale tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja tylko to, co czytałem, to są dane, które przedstawił w projekcie naprawczym. Czyli on przyjął, że możemy naprawić przy żadnej 186,5. Natomiast po dwóch tygodniach nagle zmienia zdanie i mówi, że możemy naprawiać przy rzędnej 188, a ta rzędna 189,5, o której pan przewodniczący wspomniał, to jest rzędna, na której wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dopuścił nam zbiornik do funkcjonowania, że tak powiem, tymczasowego. Bo została zachowana według eksperta, została zachowana względna stateczność na poziomie 1,101. Także ale sensem jest to, że projekt złożony nie posiada opinii przeprowadzającego ekspertyzy. To taki sens jest tego, tak? Proszę o spokój, bo ja nie słyszę odpowiedzi. Proszę bardzo, jeszcze raz korzystam z odpowiedzi burmistrza. Gdyby projekt był zgodny z założeniami ekspertyzy, byłby przyjęty i nie trzeba było zgody projektanta na zmianę ekspertyzy. Ale czy ekspert wypowiedział się na temat tego projektu? Nie. Czy nie można w tym sensie, jakby był zgodny? Czy to nie zostało dopełnione? Ekspert wypowiedział się na temat sposobu naprawy. Sposób naprawy wyglądał tak i tak. Czyli nakazał rozebranie grobli. I naprawę tej grobli. Natomiast projektant, który przedstawił projekt naprawy, zaproponował zupełnie coś innego. Zaproponował wstawienie w miejscu rowu ostrego okręgów betonowych z drenażem i nie rozbieranie grobli. Więc stąd jest rozbieżność i nie wystąpił o to, żeby zmienić sposób naprawy, nie wystąpił do eksperta i nie uzgodnił tego z ekspertem. Tak, moje pytanie dotyczyło tego, a jeszcze generalnie odpowiedź na to, że jeden z rynku się zajmie urzędnik firmy. Firma Geoteko jest na ulicy Wałbrzyskiej, a wykonany jest na ulicy Instalatorów. Także to są dosyć dalekie odległości. Tutaj ja rzucę panu siadę. Proszę bardzo, udzielam głos panu Urzędowi Przewodniczący Zarządu Rady. Troszeczkę dodaje się chaos informacyjny w tym przekazie, dlatego że projekt, który zakładał obniżenie dorzędnych, takich jak tutaj wspomniał pan Darek, to jest projekt z 7 stycznia, a jak wspomniałem na spotkaniu w grudniu, sam raz to pan Darek przekazał informację biuru projektowemu, że piątkarze są za spuszczeniem wody, więc biuro projektowe nie widziało przeszkód z
spuszczenie czy obniżenie poziomu wody do takich rzędów, a nie innych. Byłoby to, widocznie byłoby to wygodniejsze przy naprawie prawa. Gdyby ten interes wędkarzy nie był przez nas w jakiś sposób lobbowany, to pewnie zatrzymalibyśmy się na tym poziomie. Ale ponieważ, tak jak wspomniałem, tydzień temu projektant był zaskoczony w ogóle tym, że Związek Wędkarski jest za tym, aby utrzymać pewien poziom wody, informacja była prosta. Ja nie wiedziałem, wręcz przeciwnie, byłem przekonany, że nie ma tutaj żadnego interesu wędkarzy w utrzymaniu takiego poziomu wody, a nie innego. W związku z powyższym tak projekt został opracowany. Projekt, który oczywiście, jak już słyszymy, nie został też skonsultowany przez ekspertów i tak wysłany do nadzoru budowlanego bez weryfikacji, prawda, czy jest kompletny, czy nie jest kompletny. To już nie nasza działka. Ale w momencie, kiedy ekspert się biuro projektowe dowiedziało się od nas, że naszym żywym interesem jest to, aby poziom wody zapewnił warunki bytowania rybom, poprosił o czas na dokonanie nowych wyliczeń i czy te prace, które zakłada w projekcie nadawczym, który będzie, mam nadzieję, w tej chwili konsultowany z ekspertami, jaki poziom może zostać zachowany maksymalnie do tego, aby wykonać te prace nadawczym zgodnie z decyzją powiatowego nadzoru budowlanego, ale nie uzgodniony w fazie projektowania z firmą ekspercką. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę zadać pytanie panu burmistrzowi? Bo z tego co wiem, było spotkanie projektanta, wykonawcy, zarządcy, na którym padły ustalenia. Czy my moglibyśmy usłyszeć, jakie ustalenia padły, ale w pełnej wersji, nie tak szczątkowej informacji, że odrzucono? Proszę bardzo. To tak, ja powiem, nie byłem świadkiem, żeby my mówili projektantowi, że AZW zgadza się na niespuszczanie wody. Ja nie byłem świadkiem i twierdzę, że takie stwierdzenie na pewno z usta Kalinowskiego nie padło, ponieważ na spotkaniu, jak żeśmy rozmawiali o sposobie rekreacji wody, to od samego początku pan projektant z Bipromelu mówił, że on spróbuje zrobić projekt, żeby nie spuszczać tej wody całkowicie. To był jego pomysł już na samym wstępie. Powiem tak, rozmawialiśmy o sposobach naprawy tej skarpy zgodnie z ekspertyzą i rozmawialiśmy o innym wariancie. Ten wariant, który przedstawiła firma Bipromel, polega na tym, że miejsce rowo-opaskowego wstawia się rurę drenażową chyba FI 600 i zasypuje się to ziemią równo tak do poziomu drogi w boskości. Jest to całkiem inny sposób rozwiązania niż nakazane w projekcie. Osobiście powiem, mi się ten projekt bardzo podoba. Z dwóch względów. Raz, będziemy mieli nowe miejsca parkingowe dla wędkarzy, którzy podjeżdżają od tej strony drogi. Tam będzie łatwiejszy sposób pielęgnacji zieleni na zalewie. Nie trzeba będzie skakać jak kozica po tych pochyłościach. Będzie to według mnie wzmocnienie skarpy, bo jak Państwo czytaliście w tych dokumentach, są niezgodne pochylenia tej skarpy. Ta skarpa jest krótsza, że się tak wyrażę, jest bardziej stroma niż to, co powinno być. Także i ten projekt jest odmienny od ekspertyzy. Tylko w tym wypadku też trzeba będzie ruszać tą opaskę, ingerować w ten ruch separacyjny, bo to nie da się tak, że wyjmie się tylko betony, stawi się rurę, wsypie się kamieniami. Trzeba będzie zdjąć tą drewninę separacyjną, która jest zapchana i która nie spełnia tej swojej roli. Ta drewnina tak naprawdę ona blokuje wypływ tej wody i tam się robi takie błoto. I to jest problem. Dlatego trzeba będzie go zdjąć, żeby umożliwić przepływ. W mojej ocenie, nie jestem specjalistą, ale jeżeli są źródliska w zale,
to pasowałoby jak je jakoś skanalizować, czyli zlokalizować, gdzie są te źródliska, postawić jakiś krąg, jak to, i ja mówię, jak ja to sobie wyobrażam, jak to, ja nie jestem fachowcem, rurę bezpośrednio odprowadzić do tego, do rogu, czy do tej rury drenażyjnej, żeby te źródliska nie powodowały ruchu wody i wypłukiwania, żeby one, tak jak tutaj jest w tej ekspertyzie napisane, żeby nie było tych takich kanałów do wymywania. Po prostu ze źródliska woda do rury drenażowej i mamy wzmocnioną skarpę i się nic nie dzieje. Ale to wymaga konsultacji z projektantem. Z firmą, która zrobiła tą ekspertyzę. Nie wiadomo, w którym miejscu są te źródliska. Jak namoknięty jestem wał, to też jest ważne. To musi się projektant reparacji, Bitonel, dogadać z geoteką. Oni muszą dorozumieć się i podjąć decyzję. To nie ja, nie państwo, nie my. To oni biorą na siebie odpowiedzialność, jak to zrobić. Także jest tam takie ryzyko, jak to się zachowa. Ja się nie czuję na siłach powiedzieć, co się stanie. Ja powiedziałem panu, jak ja to sobie wyobrażam, ale to jest moja opinia, niepoparta naukowo. Dziękuję. Czyli przesunięcie tej decyzji to nie jest postrzeganie przyszłej katastrofy, bo jeżeli pan daje czas jeszcze, czy tej wizji katastrofy nie ma de facto. Rozumiem, że postanowienie jest takie, że Bitmobile pracuje nad rozwiązaniem takim, które będzie zgodne z ekspertyzą, uzgodnione z ekspertyzą i zostanie przeprowadzone bez spuszczania całości. Powiem tak, my tutaj z panem Kalinowskim próbowaliśmy, rozmawialiśmy z ekspertem, z wieloma ludźmi, jak to zrobić. No, i jak państwo tam jesteście na tym zalewie, to tam są takie wybrzuszenia tej wyłożniny. Ja się wprost zapytałem, a jakbym tak przeciął to, zrobił dziurę, niech ta sobie woda wypłynie. No bo logiczne, jak to zrzutnie wypłyniesz. No, powiedziałem mi tak zaraz, spróbuj pan, zobaczymy, czy cała droga nie spłynie. No. Ja to stoi kretowiska też. Kretowiska, ale ja mówiłem o tej wyłożninie, która się wybruszała, bo jak mi to wytłumaczono, tam są kretowiska, ten grunt nie spoistą się tak spulchnił, wsparcie spowodowało nacisk tej ziemi, tej wody z błotem, wsparcie na tą gminę i wtedy wypchnięte zostały te betony. I tak naprawdę to trudno tam stwierdzić, co tam się dzieje, w którym miejscu te źródliska i do tych źródeł. Ja się nie czuję na siłach tutaj wydawać opinii. Naprawdę, dziękuję. Panie dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Szonka. Przepraszam, obiecuję, że ostatni raz, jak tylko zwrócić uwagę na daty. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę, że ten problem powstał, jak poinformował pan Kalinowski, 15 maja już się spotkano z projektantem i wykonawcą. To już trwa rok. I mnie się wydaje, że gdyby na tym poziomie, w tamtym czasie, w dobrej wierze, z udziałem wędkarzy, projektanta i wykonawcy porozmawiano, to by usunięto te usterki i nie byłoby problemu. Ale chcieliśmy zrobić aferę w moim przeświadczeniu. W moim przeświadczeniu chcieliśmy zrobić aferę wokół zbiornika i jak żeśmy nadali temu bieg, to nagle budziliśmy się przysłowiowym ręką w nocniku, bo się okazało, że minęły już wszystkie terminy, że jak trzeba będzie naprawić, to naprawimy za własną kasę. I ja nie wiem tego splotę, tylko wiem to od mecenasa zatrudnianego w Urzędzie Miasta. I zrobiliśmy aferę, no to trzeba było jeszcze dorobić wizję katastrofy, która dzisiaj na tu finał. Ja chcę radnym doradzić, że ci, co będą wnioskować o uregulowane rzeki Podlesianka albo któryś z tych mniejszych, żeby przedstawili zdjęcia zalania Wrocławia albo innego jakiegoś wielkiego miasta, czyli Wisły lub Odry.
Więc tutaj sprawa trwa rok, nic się nie stało, zabrakło współpracy na wczesnym poziomie, sprawa zaszła więc daleko, a już poziom działania urzędu najlepiej obrazuje to, co powiedział pan prezes i pan drugi prezes od Zalewu, że już było zakaz był inspektora nadzoru budowlanego, urząd miał umowę prawną ze związkiem wędkarzy, a pozwolił mi jeszcze ryby wpuścić. Czyli tak na dobrą sprawę, no to nie wiem, jaka tu jest współpraca, bo sądzę, że jak spuścimy wodę po całości i te ryby związek straci, to będziemy musieli za to zapłacić. Dziękuję bardzo panu. Panie Przewodniczący, szczęście miasta jest takie, że firmy popełniły błąd na projektowaniu, na etapie projektowania tylko na spodzianie. Uważam, że to jest nieszczęście miasta, że firmy popełniły błąd na etapie projektowania i wykonawstwa. Na samym początku to pan powiedział i że to było w kontekście takim, że dzięki temu nawet będzie to gratis. Ja bym chciał, żeby one nie popełniały błędów i nie musiały tego reperować. To jest inna wizja szczęścia, że tak się wyraża. Teraz tutaj pan Tadeusz powiedział o tym, że pozwoliliśmy wędkarzom wpuścić rybę. Zaraz, wędkarze się nie pytali o to, czy mogą wpuszczać rybę. Mieli opera, wiedzieli, że są kłopoty z zalewem i trzeba będzie wpuszczać, a mimo to wpuścili wodę, wpuścili rybę. No, proszę państwa, no trudno mi się do tego odnieść. Teraz powiem tak, pan Tadeusz się tu doszukuje jakiejś afery, że rozbuchaliśmy jakąś aferę. Proszę państwa, spotkaliśmy się z wykonawcami, z projektantem nad zalewem, obejrzeliśmy to. I co oni nam powiedzieli? Że nie ma sprawy, nic się nie dzieje, to jest wszystko pod kontrolą. Tak, no i zostawiliśmy to. Przyjechał wojewódzki inspektor i wlepił panu Karnowskiemu mandat za to, że go nie informuje, że się coś dzieje, że jest tak groźnie. Dlaczego pan Karnowski go nie poinformował o tych zdarzeniach? Myśmy mieli spotkanie z wykonawcami, no jest wszystko pod kontrolą. A pan Kalinowski zapłacił mandat, tak go ukarał wojewódzki inspektor za to, że go nie poinformował. W wyniku tego nakazał nam zrobienie ekspertyzy i podjął decyzję. To nie jest tak, że my robimy aferę. Myśmy za to zapłacili. Przyjęliśmy opinię tych ludzi jako dobrą monetę. Więc, no dobra, powiem tak, dawaliśmy wtedy, no dobra, przyśle się tu kogoś, żeby nasypał, poprawił te rury, piezometry, no. Takżeśmy rozmawiali. To nie ja wzywałem wojewódzkiego inspektora po to, żeby ukarał mandatem pana Karnowskiego, żeby przewracał nam dokumenty, kazał robić ekspertyzy. To nie jest tak, panie wojewódzki. Proszę mnie o to nie podejrzewać. My chcieliśmy zrobić to własnym sumptem. Nawet się zastanawiałem, czy nie przyjdą pracownicy, nie nareperują tej grobli, postawią te betony. Po co mi to? Chciałem to zrobić, żeby wyglądało wizualnie, bo miałem telefony, bo sam, powiem państwu prosto, ja sam często jestem na zalewę. Nie tylko, żeby łapać ryby, to rzadko, ale jeżdżę tam rowerem, mój syn tam jeździ rowerem, nawet na spacer chodzę, w tą niedzielę też byłem, zawsze, nie zawsze, tylko często po obiedzie sobie jadę z żoną, z dzieckiem, robimy jedną kółko po koronie, wracamy jakieś ciepło, to sobie siadamy w tam knajpce, napijemy się po kartonie albo rozkładamy tam jeździ. Także nie jest naszym celem robienie afery. My
my jesteśmy zobowiązani do wykonania nakazu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. I ja to muszę robić z bólem serca, ale tak samo jak dostałem nakaz inspektora nadzoru budowlanego, że budynek jest w stanie zagrażającym życiu mieszkańców, chociaż się z tym nie zgadzałem, bo się troszkę sufitu na głowę sypało, musiałem znaleźć mieszkańcom lokale zastępcze. Czy ja chciałem to robić? Ja musiałem wykonać zalecenia nadzoru budowlanego. Proszę Państwa, to nie jest zabawa. Bardzo osobiście odebrałem opinię pana Tadeusza, który uważam, że powiedział to bardzo krzywdząco, że ja szukam afery. No naprawdę. Jeszcze raz mówię. Ekspertyza była zrobiona na zlecenie, na nakaz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i musimy robić wszystko na to. Będziemy rozmawiali z Geoteko, żeby zaakceptował ten pomysł naprawy w ten sposób wzmocnienia. Ja jestem zwolennikiem tego, naprawdę, proszę Państwa. I będziemy, jeśli już padł wyraz tutaj lopowanie. Rozmawialiśmy z projektantami o tym rozwiązaniu. Ja uważam, że cały zalew powinien być tak zrobiony, że nie powinno być rowu opaskowego, a szczególnie tam przy rzece, że to powinny być rury drenażowe i zasypane. I to będzie bezpieczniejsze dla zalewu. Takie jest moje zdanie i jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Także proszę mnie tu nie podejrzewać o jakieś niecne knucia. Naprawdę, ja nie jestem od tego. Dla mnie naczelnym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców Kraśnika. Jeżeli, jestem też lekarzem, ale powiem tu kolegom dentarzom, jeżeli mam wybierać bezpieczeństwo i rozród ryb, czy bezpieczeństwo mieszkańców, to ja zawsze wybiorę bezpieczeństwo mieszkańców. Naprawdę. Proszę. Tyle mam do powiedzenia. Przepraszam, że tak bardzo osobiście, ale to troszkę dotknęło. Pozwolę sobie tylko odnieść się do tego rozwiązania. Gdybyśmy zreasumowali, czyli jeżeli dojdzie do porozumienia z wykonującym ekspertyzę odnośnie projektu tego, który wykonał diplomem właśnie naprawy i taki wniosek płynie do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to również istnieje prawdopodobieństwo, że on przychyli się do tego rozwiązania i wówczas ten problem, który tutaj tak mocno nagłosiliśmy, zostanie rozwiązany bez konieczności spuszczania wody, tak? Nie mogę tego gwarantować, ale mogę powiedzieć tylko, że ja spieram się, będę optował za tego rozwiązaniem wzmocnienia skarpy. Co do tego, czy trzeba spuszczać wodę, czy nie trzeba spuszczać wodę, przy jakim poziomie to ma być, nie czuję się władny nawet naciskać i rozmawiać. To ja jestem za mały, moja wiedza mnie do tego nie upoważnia. Zostawię to do decyzji firmie Geoteko i firmie Biprowe. Niech się dogadują. Ja się tutaj nie czuję kompetentny, naprawdę. Ale rozumiem, że nie jest pan zaangażowany, ta dzisiejsza sesja pokazuje, jak mocno zależy wszystkim na tym, żeby ten problem był w taki sposób rozwiązany. I to trzeba przedstawić. To jest też element społeczny, który należy uwzględnić. Powiem, że byłem zdziwiony, że odrzucono ten projekt, bo mi to rozwiązanie techniczne wzmocnienia skarpy się podoba. Ja jestem zwolennikiem zrobienia takiego wzmocnienia dookoła swojego zawodu. Uważam, że taki powinien być projekt, a nie to rozwiązanie, które teraz jest. Powiem dlaczego, bo na przykład nie mam dostępu do rzeki, ja nie mam jak rzekę czyścić. Proszę Państwa, o tym miałem nie mówić, ale to jest zbiornik retencyjny. Ten zbiornik jest tak zaprojektowany, żeby była czysta woda, to jak spadają deszcze, to zamykamy dostęp do wody do zalewu, żeby te brudy nie szły. Powiem Państwu, było takie kiedyś zdarzenie, były takie duże opady na stróży i był bardzo wysoki poziom wody w rzece. No i jak zwykle zamknięto ten zalew, żeby tam nie było. A ja w garniturku pod parasolem razem z zarządcą zalewu biegałem w górze robi i patrzyłem, gdzie rzeka przecieka. Podjęliśmy wtedy, bo jeszcze ten brudy śmieci płynęły i robiły wodę. Zarządca tam chodził, oczyszczał to, ale woda z rzeki się przelewała do rowu opaskowego. Podjęliśmy wtedy decyzję, trzeba otworzyć wodę do zalewu, żeby to ten nadmiar szedł, żeby nam tutaj drogi nie przerwało. Dlatego
Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania, które diplomem zaproponował, naprawdę. Bo... Rozumiem. Dziękuję bardzo. Takie nie jest. W kolejności zgłoszenia pan Tadeusz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja chciałem spytać pana burmistrza, co pan burmistrz zrobi, jak wykonawca odstąpi? Bo i po okresie gwarancji nie zgodzi się z panem i co? Idziecie do sądu. Wykonawca zrobi swoją ekspertyzę, która będzie przeciwstawna do tej ekspertyzy wydziału. I co wtedy? Ile to będzie jeszcze lat trwało? Czy bierzecie państwo to pod uwagę? Bo sądzę, że upłynęło już 2,5 roku za pana kadencji i w dalszym ciągu nic się nie dzieje i przez rok czasu przynajmniej nic się nie będzie działo. Dziękuję. Jestem pełen nadziei, że wykonawca dotrzyma swoich zobowiązań i diplomat to zrobi. Jest wola z nich. Ja nie traktuję ich w ten sposób, żeby musieli od tego odstąpić. Z tego, co rozmawialiśmy z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, to z urzędu miał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wszcząć postępowanie przeciwko kierownikowi nadzoru budowlanego. Tak nas poinformował, nie wiem, czy to zrobił. Także mam nadzieję, że ustalenia będą w mocy i firma wyszła. Nie myślę o tym, żeby dzisiaj nie wykonali, żeby tego nie wykonali. Było bardzo duże zrozumienie ze strony wykonawcy, to była pełna wola współpracy. Nie zaobserwowałem chęci odstąpienia firmy od naprawienia tego. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu Mariuszowi. Przyjąć informację, że nie kontaktowałem się z Bitomem poza obecnością pana burmistrza i innych osób, więc nie wiem skąd pojawiła się taka informacja z Bitomu, że ja powiedziałem, że wędkarze wyrazili zgodę, żeby ten zbiornik opuszczać. A myślę, że tak samo prawdziwa jest ta informacja Witowemu, jak to, że nie kontaktowałem się z nimi w sprawie projektu i że nie poszedł do spamu, więc tak myślę ogólnie, że to tak wygląda na to, ta współpraca z tą firmą. Wracając jeszcze do tego, co pan Bartoś powiedział, ten problem nie pojawił się w 2,5 roku temu. Ten problem pojawił się w 2009 roku, więc myślę, że należałoby sobie odpowiedzieć w tym momencie, dlaczego w 2009 roku nie podjęto żadnych kroków w tym temacie. Dlaczego pan Dur mówił, że to tak jest i tak powinno być? Dlaczego cały 2010 rok był przykryty i była cisza na temat zamiaru? Ale ja panu odpowiem, dlaczego w 2010 roku to było. Bo była kampania wyborcza. Dlatego to się działo. Także to jest moja opinia, którą wyrażam i to jest taka odpowiedź. I teraz widzimy piany jest też na temat demografia, o czym rozmawiamy. Pan dziękuję bardzo. Przedstawia swoje racje. Tutaj dziękuję bardzo. To też nie dotyczy generalnie tego, że już powiedziałem kilkakrotnie, że nie dyskutujmy z tymi decyzjami, które są poza nami, czyli główny inspektor nadzoru budowlanego. Uzgodnijmy projekty. Zróbmy wszystko, co możliwe, żeby byli mieszkańcy zadowoleni wszyscy. Myślę, że na tym temacie możemy wykończyć tą sesję. Dziękuję za przypomnienie. Przepraszam, że są kompetencje pana przewodniczącego, ale widzi pan, jak to sobie można źle zrozumieć, co tam wypowiedź. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Iwasz. Szanowni Państwo, jedno wiadomo z tej dyskusji, że na pewno będą spotkania, albo jedno spotkanie, albo kilka spotkań z tą firmą Vibromer i Geotego. W związku z tym ja zgłaszam taki wniosek, żeby później nie było jakichkolwiek niedomówień i wątpliwości, żeby w tych spotkaniach dopuścić przedstawiciela Związku Wędkarskiego, tak żebyśmy mieli pewność, co na tych spotkaniach jest mówione i żebyśmy zagwarantowali, że tak powiem, rzetelność tej dyskusji. Jeżeli ktoś tego wniosku nie popiera, to bardzo proszę o ten. Rozumiem, że jest to wniosek pana radnego Piotra Iwana o to, żeby w składzie takiej komisji znalazł się przedstawiciel Związku Wędkarzy w osobie prezesa. Tak, panie burmistrzu, czy pan, że tak powiem, uważa, że jest to słuszny wniosek?
Proszę mi wybaczyć, ale nie uważam. Ja rozumiem. W takim układzie poddaję pod głosowanie wniosek generalny. Kwestie formalne. Proszę bardzo, pan radny. W kwestii formalnej myślę, że obecność przewodniczącego rady jest nieodzowna i niezbędna, żebyśmy mieli jednakową informację w tej materii, która się dzieje. Bo to jest za poważny problem, żeby nie wskazać w osobie pana przewodniczącego rady działania w tej materii. Dziękuję. Powiem tak, z radością przyjmuję ten wniosek, bo ja chciałbym, żeby być po prostu na bieżąco w tym temacie, ale skąd mi by było, gdybym sam się zgłaszał. Także dziękuję koledze radnemu o to, że pochwalił się o taki wniosek. W związku z tym ja myślę, że poddamy pod głosowanie wniosek, że... Proszę bardzo, panie Tadeuszu. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja bym jeszcze prosił, chciałem zgłosić dwóch radnych co najmniej. Oczywiście. A dlaczego pan nie wiedział? Przewodniczący w swoim duchu. Także mój wniosek tego też. Dziękuję. Panie Tadeuszu, tak, żebyśmy nie utrudnili, że tak powiem, nie sparaliżowali działania tej komisji. Ja pana wniosek w zupełności rozumiem, żeby też wydawać się do demokracji, tylko patrzmy w sposób praktyczny. Ja chciałem odpowiedzieć. Ale to jest wniosek złożony. Wniosek, ale to ja. Dobrze, ale chciałem drodzy Państwo, bo naprawdę ja nie sądziłem, że te tematy rozpoczną tak burzliwą dyskusję. Cieszę się, że ona miała taki przebieg, bo mieszkańcy mają pogląd na temat tego, jak mocno jesteście wszyscy zaangażowani w ten ważki temat. Cieszę się, że padło tyle pomysłów. Część jest na pewno do realizacji. Część wymaga odłożenia w czasie z uwagi na to, że nie wszystkie są do zrealizowania. Chciałbym po prostu dokończyć ten temat odnośnie kwestii zalewu poprzez przegłosowanie wniosku. Pan radny zgłasza wniosek o poszerzenie. Proszę zgłosić kandydaturę w takim układzie. Bo tu pan prowadził swoją kandydaturę i pan już czy pan rozumie, że tak, pan zgłasza swoją kandydaturę, czy pan wyraża? Czy pan Mariusz Depta wyraża zgodę? Tak. Panie Tadeusz, panie Tadeuszu, na jakiej podstawie ja mogę stwierdzić, że pan radny wyraża zgodę? Przynieś pismo. Ale będziemy podejmować uchwałę. Ja mam możliwość. To ja może zmienię. Proszę pana Krzysztofa. Czy pan Krzysztof Bartyś kiedyś wyraża zgodę? Nie, dlatego, że pan przewodniczący będzie powiedział. Jasne, oczywiście. Czy mogę zabrać głos? Teraz proszę bardzo, panie Wysoka Rado, myślę, że takie dorzucanie poszczególnych wozów, tak jak to teraz dzieje się, to jest nie fair w stosunku do przewodniczącego. Nie mamy zaufania. Nas reprezentuje, więc myślę, że skutecznie przedstawi później. A o to chodzi. Nie o ilość, ale o jakość. Proponuję tak, żebyś po prostu zrezygnował z tego. Jeżeli nie, to masz prawo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz. Zgłaszam jeszcze raz kandydaturę pana Tadeusza Szłonkę. Ja się nie zgadzam na to. Myślę, że dobre słowo radny Jacek Zajan się bardzo odczytał. Pokazał dużą wiedzę. Czy to jest wniosek zgłoszenia radnego? Przepraszam bardzo. Proszę o spokój. Mam pytanie. Czy pan radny Jacek Zając wyraża chęć uczestnictwa w komisji, która będzie ustalać sposób rozwiązania problemu związanego z zastrzeżeniem ustawy granicowej? Proszę bardzo. Ale proszę tylko powiedzieć. Tak czy nie? Bez komentarza. Proszę Państwa, chciałbym się odnieść do wniosku, jeżeli chodzi o sztab negocjacyjny, jak to nie wiem, jak to nazwać. Jeżeli chodzi o kandydaturę Piotra Michalskiego, nie mam do człowieka absolutnie żadnych zastrzeżeń, z tym, że jest to osoba niejako emocjonalnie związana z pewnym
Szczebońskiego ma pewne stanowisko. Jeszcze nie wiem, czy jest to dobra kandydatura. Chodzi tutaj o fachowość. Jak najbardziej zgadzam się na kandydaturę przewodniczącego, który będzie miał ustawę na prawo. Nie będzie podchodził do tego z dużym otwieraniem. I tylko powinniśmy mieć zaufanie do tej osoby. Na właściwie to, co by było, proszę Państwa, no, to muszą sobie kompetentne fachowcy rozmawiać w tej chwili przede wszystkim, tak mi się wydaje. I dobrze by było, żeby się osoby, które będą te osoby prowadziły, wypowiedziały. Czyli pan burmistrz, czy pan Kalinowski, pan burmistrz jest na proszę się odwrócić do wniosku pana radnego Tadeusza. Czy pan radny? Okej, proszę. Czy pan burmistrz jeszcze w kwestii... Ja bym w kwestii formalnej, czy państwo możecie kandydować do negocjacji z Geotekto i Gromem? To może pan Murawa powie, bo nie mamy tutaj radcy prawnego dzisiaj, bo to jest taki powód na chorobowym wystąpieniu, ale ja mam poważne wątpliwości, czy my powinniśmy być stroną w tych negocjacjach. No to może pan Murawa. My traktujemy to jako głos doradczy. Na tej zasadzie. Ale nie mamy prawa podejmowania decyzji. Ale powiem tak, w tej kwestii nawet jak na sesji z tego co widziałem, to radni występowali przed tym obecnym przedstawiciele wykonawcy i projektanta i firmy, która robiła ekspertyzę. Nikogo z nich nie widzę. Także pan zrozumiał, dlaczego nie ma. Proszę nie zmieniać tematu. Ta propozycja państwa radnej jest na zasadzie takiej, żeby był potem przekaz z toczącej się rozmów, a natomiast my tak jak na sesji zapraszamy tutaj gości, na te strony, które ustalają warunki postępu tutaj w tej naprawie, mogą wysłuchać naszej opinii głosu doradczego. My chcemy być, panie burmistrzu, czynnikiem wspierającym interes miasta i mieszkańców, natomiast nie przeszkadzającym. I tutaj ja bym się na pana miejscu ucieszył, że ktoś chce chociażby moralnie przyjąć na siebie odpowiedzialność i przyszłej rzeczy. I proszę to w ten sposób odbierać, bo znowu budujemy problem, którego nie powinno być akurat. Jeżeli my przed wykonawcą, przed projektantem, przed inspektorem pokażemy, że myślimy spójnie, nam zależy na tym, żeby jak najtaniej, jak najlepiej przeprowadzić tą naprawę, która wynikła, to niestety ale z błędów, no to chyba to o to chodzi. No to ja bym sobie życzył takiego wsparcia. Panie Przewodniczący, głosuj. Po prostu, rzeczywiście muszę powiedzieć, że teraz tego, że skończyłem studia w takim kierunku i taka komisja, państwo możecie powołać komisję radnych, komisja, to będzie spec-komisja radnych, tak, która będzie się zajmować kwestiami zaległych. Natomiast taka komisja radnych i rada nie ma takiego prawa, żeby zmusić dwa prywatne przedsiębiorstwa do uczestnictwa pomiędzy sobą w rozmowach. Chyba pan przewodniczący Kołaś też na tym zgodzi. No, nikt ani spółka Bikromy. Tu chodzi o to, aby Nie. To zostało po prostu źle zrozumiane. W roli obserwatora i głosu wspierającego, który tutaj poczynają Urzędu Miasta, chcemy naprawić. Na tej zasadzie. Więc... Drodzy Państwo, więc tak, podejmiemy uchwałę. Jeżeli to będzie z naszej prawa, to macie Państwo prawo tutaj, że tak powiem, wystąpić na drogę prawną. I... Ale po co? Pytanie, po co? Czy pan radny członka chce zgłosić prawo? Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie musimy podejmować uchwały, ale możemy do burmistrza zaadresować wniosek. Żeby nas zaprosił do udziału wtedy, kiedy będzie rozmawiać z tymi podmiotami odpowiedzialnymi za naprawę. A burmistrz może go uwzględnić bądź nie, bądź jak sądzę, zważywszy na to, że obrady wszystkich organów samorządu,
powinny być jawne dla wszystkich mieszkańców miasta, nie tylko dla radnych, więc uporu, żeby uczestniczył w takich rozmowach przewodniczący związku, który jest użytkownikiem tam na podstawie legalnej umowy ze strony burmistrza Dżugaja, nie rozumiem zupełnie, a chcę wyjaśnić, że też mijał się z prawdą, mówiąc o tym, że decyzją wojewódzkiego inspektora zostaliście Państwo zaskoczeni. To nie tak, bo najpierw były rozmowy z projektantem i wykonawcą, później była z urzędu informacja dla mediów, że nad zalewem jest źle i na bazie informacji w mediach przyjechał wojewódzki inspektor pracy, więc napisaliśmy sami na siebie nowe. Panie radny odpowiada, więc tak, to głosowanie w sprawie tego wniosku o zapośrodkowanie się tutaj radnymi i prezesem wynika z tego, że zostały kandydatury zgłoszone. Ja muszę przegłosować, dlatego że ja nie wiem, czy wszyscy radni akceptują przedstawicielstwo rady w tych osobach. Z tego względu tylko ja, szanowni, tak, tutaj prawnie można wniosek taki popełnić, również go rozpatrzy, czy widzi możliwość wykonania tego. Kto z Państwa, ja myślę, że tak, że będziemy chyba łącznie głosowali, bo całej Radzie powinno zależeć na tym, żeby to przedstawicielstwo było w takim co najmniej konkrecie, jak jest. Bo tu ma być interes nasz wspólny kolej. No bo jak pan przewodniczący napisze pismo, no to nie widzę sensu, żeby... Ale nie pan przewodniczący, będzie nie, ale pan Tadeusz, pan jako kandydaturę wyraził chęć swoją do uczestnictwa. Tak, no tak. Tak. I ja uważam, ja przyjmuję to. Jest radny, który chce swój czas poświęcić i zaangażować się jak najbardziej. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem, żeby powołać skład w postaci trzech osób, czyli pan prezes Związku Wędkarstwa, pan radny Tadeusz Bartoś i radny Zbigniew Marcinkowski, żeby z takim wnioskiem wystąpić do burmistrza o uzupełnienie komisji? Nie, nie, trzyosobowo. Trzyosobowo. Trzy wnioski. Chce pan z osobna? Ja pytam, proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest w składzie tego zespołu? Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w składzie tego zespołu był pan prezes Piotr Michalski? Trzy, cztery, pięć. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się? Czy przy 10 za, tak, przy 10 za została kandydatura przyjęta do składu zespołu. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w zespole znalazł się pan radny Tadeusz Bartoś? Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się? Czyli kandydatura nie przeszła. 8. A kto wstrzymał się? Przepraszam najmocniej. Przepraszam moją pomyłkę. Kandydatura pana radnego Tadeusza Bartosia została przyjęta. Stawiam trzeci wniosek. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby radny Zbigniew Marcinkowski był w składzie zespołu? Przepraszam. Jedno skorygować. 16 za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się? 16. Nie pasuje mi. Jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w składzie zespołu był radny Zbigniew Marcinkowski? Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się? Zgadza się. Czyli rozumiem, że w ten sposób wniosek pana burmistrza będzie skład trzyosobowy w składzie.
pan prezes Piotr Michalski, pan radny Tadeusz Bartoś i radny Zbigniew Wojciechowski. Dziękuję bardzo. I teraz czwarty, proszę bardzo, pan radny Zbigniew. Chciałbym takie krótkie oświadczenie złożyć, ponieważ na początku wcześniej do głosu się mogłem bardzo dotknąć. I padło takie stwierdzenie, że niektórym zależy na tym, żeby spuszczać wodę z zalewu. Oświadczam tu, przede wszystkim są tu moi koledzy, nawet pracuję z nimi, nawet razem rozmawiam, nigdy takiego czegoś nie powiedziałem. Plus świat jakieś, może to powiedzieć, zawsze rozmawiamy merytorycznie, zawsześmy mówili, że trzeba szukać takiego rozwiązania, że tej wody nie spuszczać. Ale oczywiście z drugiej strony te wszystkie wnioski, które tu padły, przez rządowe, komisja, rada wybrała te trzy osoby i myślę, że tutaj jakby te takie, czy porozmawianie, jakieś takie polityczne podejścia może, czy jakieś możliwości, nie będą o tym powiem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan oświadczenie. Oświadczenie, jedno zdanie. Proszę bardzo. Pan radny Tadeusz. Ponieważ pan radny złożył oświadczenie, tak, ja także chciałbym oświadczyć, ponieważ jak mówił klasyk, kłamstwo powtarzane wielokroć zaczyna być traktowane jak prawda. Chciałem zdementować to, co na sesji kłamliwie powiedział radny Misiak, że ja nie cenię urzędników z Urzędu Miasta, że ich uważam za mało pracowitych i niekompetentnych. Otóż oświadczam, że zdecydowaną większość urzędników uważam za kompetentnych i pracowitych ludzi. Natomiast wypełniając swój mandat, rzetelnie przygotowuje się i wtedy, kiedy są dokumenty, które budzą moją wątpliwość, staram się te uwagi zgłaszać i proponować własne rozwiązania. Dziękuję bardzo, to zabrzmiało jak premier na pracownicy. Proszę bardzo, pan radny Paweł Bartosz. Ja podobnie jak kolega tutaj z Bartosza, chciałem złożyć oświadczenie, że też jestem przeciwko spuszczaniu wody, jako że jestem radny niezależny. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Drodzy państwo, myślę, że nie będę podpali głosował udzielenie głosu. Proszę bardzo, nie radny Paweł. Szanowni radni, ja właśnie dzisiaj usłyszałem, że zaraz po długim weekendzie pan ministra Kamiński stwierdził, że zaczyna spuszczanie zalewu. Nie wiem, czy to jest możliwe, jeśli nie ma jeszcze takiej prawomocnej procedury. Nie jest to tyle. Dziękuję bardzo. Czy pan Darek zechciałby zdementować tą informację? Nie, ja proszę. Tym bardziej nie będę dementował. Taka decyzja jest i będę zaczynał spuszczenie wody. To tylko jak w samym projekcie jest wykazane, to ma być bardzo powolne spuszczenie wody. Jeżeli pojawi się ten nowy projekt, który powie, że będziemy rozmawiali przy częściowym, ja zaznaczam, że to nie będzie na pewno na przyjemnym poziomie, który jest, tylko przy częściowym poziomie, to jest poszczególnych czynników. Jak sam powiem, jak mówić, 180, problem się wydarzy, 188 rzędna, czyli 1,5 metra muszę ile pomóc z tego, więc żeby zacząć wykazać jakąś tam dobrą wolę w stosunku do wojewódzkiego inspektora metodologicznego, żeby mieć podstawę do jakiegoś przedstawienia pisma, że coś się temat urzęduje, ja to rozpocznę po drugim weekendzie. Nie będzie to radnowe, tylko będzie to stopniowo, delikatnie rozpoczęte. Rozumiem, jak na pół górka. Tutaj jest dokładnie. Proszę bardzo, jeszcze. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Po pierwsze to chciałbym podziękować za zaufanie i chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo z ust Pana Radnego Jacka Zająca padły jakieś osobiste wycieczki. Kraśnikiem jestem związany, bo jestem mieszkańcem i jestem też związany ze Zdeniem Wędkarskim. Współpracowałem przez te ostatnie lata także i z panem burmistrzem Gulianem, z panem burmistrzem Wodarczykiem, ta współpraca była bardzo dobra. I tutaj na etapie kwestii zaległ, no pewne rzeczy mogły wyjść takie, które można w różny sposób
odczytywać, ale nie jest naszą wolą. Nie reprezentuje tutaj siebie jako prawa lekarskiego, tylko reprezentuje Polski Związek Lekarski i ponad 1000 lekarzy z naszego miasta. I naszą wolą jest jak najgłębiej idąca współpraca, zrozumienie sytuacji. I oczywiście, jeżeli będą decyzje, które będą decyzjami dla nas niekorzystnymi, ale które będziemy widzieli, że już nie ma wpływu, czy aparat urzędniczy, czy my na ich zmianę, będziemy z tym tak musieli się pogodzić i najdalej będziemy współpracować przy tym, aby wszystko odbywało się tak, żeby jak najmniejsze szkody w swoich liniach, to jak się dzieje. Pozdrawiam tę deklarację o nowej współpracy. Proszę bardzo. Proszę panią Piotrze, nie powiedzieli żadnej zażyły, to też nie wiedziałem, bo ważne. Chodziło mi o to, żeby wśród tej komisji, która będzie rozmawiała, negocjowała, były osoby w tym kierunku wykształcone, mające jakieś doświadczenie zawodowe i tak dalej, tylko w tym sensie, no twoje stanowisko jest takie, że nie chcesz absolutnie słuchać o tym. I tak tu padła deklaracja, nawet burmistrz nikt z nas nie chce. Jeżeli nie będzie wyjścia, no trudno. Zamykam po prostu z tym. Ani do ciebie, ani do nikogo innego. Nie mam żadnych wycieczek prywatnych, nikogo nie chcę szanować się wieczorem. Pani radny, pan mnie zawahał, bo ja w tym kierunku nie mam wykształcenia, ale postaram się zmienić programu. Dziękuję za tę informację. Nie, pan jest dopingował, bo wybrane leśnie. Oczywiście. Rozumiem, że w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad. Niniejszym zamykam sesję.